Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie, wam za obecność. Cieszę się, że pomimo dnia wolnego zdecydowaliście się tutaj przyjść. Myślę, że ten temat, o którym tutaj będę wam mówił, nie jest wam obcy, bo wiem, że byli tu wcześniej inni zacni prelegenci i z pewnością już wiele z tych treści zostało wam powiedzianych. Ja sam tym tematem zajmuję się też od pewnego czasu, więc no, nie są to takie sprawy, które no, będą dla was zupełną nowością, jesteście na nie przygotowani. Pytałem księdza proboszcza wcześniej, pod jakim kątem mam ująć ten temat. Tytuł pojawił się właśnie taki, jak tu widzicie, walka o duszę dzieci i młodzieży w czasach YouTube'a, Facebooka i Snapchata. Temat oczywiście bardzo szeroki. Można by go podjąć z wielu różnych perspektyw. I tak myślę, że to, co tutaj wam zaprezentuję, będzie jakąś pewnego rodzaju z jednej strony kompromisem, aby podjąć zarazem to, co może was interesować, z drugiej strony, żeby też nie wchodzić w jakieś takie szczegóły stricte techniczne. Liczymy też na to, że ewentualnie pojawią się jakieś pytania na sam koniec, no, które już doprecyzują te sprawy, które was będą interesowały. Tak jak ksiądz proboszcz powiedział na początku, poza tym, że jestem kapłanem, także ukończyłem kulturoznawstwo i tak jakoś udało mi się połączyć te dwie dziedziny, szczególnie w kontekście badań nad tym, jak współczesna kultura oddziaływuje na duszę dzieci, młodzieży, szczególnie w tym aspekcie, w jakim jest budowanie relacji z Panem Bogiem, ale także coraz bardziej relacji, które dzieci czy młodzi ludzie tworzą między sobą nawzajem, jak oni później potrafią wchodzić w dorosłość, w ten świat, do którego zostali powołani z bardzo konkretnymi zadaniami, na ile oni będą potrafili się w tym wszystkim odnaleźć, no i w ostateczności na ile będą potrafili wypełnić swoje powołanie, które każdy z nich otrzymał. To najważniejsze to powołanie do nieba. Zdajmy sobie sprawę z tego, że pracując wśród dzieci, młodzieży, a szczególnie wy jako rodzice, no mamy dzisiaj wielkie znaki zapytania i wielkie obawy o tą młodzież, która dzisiaj korzysta z tego bardzo nieuporządkowanego świata, w którym wielu nie potrafi się odnaleźć, nawet nas jako dorosłych nauczycieli, wychowawców, czy też wy jako rodziców. I ciągle gdzieś uczymy się na nowo, szczególnie jak korzystać z dóbr tego świata, jak mądrze uczestniczyć w kulturze, która z jednej strony może być dla nas dobrem i obiektywnie jest czymś pożądanym, ale z drugiej strony niesie ze sobą bardzo wiele negatywnych treści, konkretnych pułapek dotyczących także sfery naszego ducha. A więc tej płaszczyzny spotkania z Panem Bogiem, no, która jest zasadnicza do tego, żebyśmy dobrze spełnili swoje powołanie. Jeśli z jakichś przyczyn doprowadzimy do zrujnowania tej przestrzeni spotkania z Panem Bogiem, no to później możemy mieć bardzo poważne problemy w tym, żeby móc go w ogóle rozpoznać i żeby dobrze wypełnić to swoje powołanie, powołanie do nieba. Jeśli my jako dorośli mamy z tym problemy, to co dopiero dzieci, więc te treści, o których tutaj mówię od jakiegoś czasu, dzielę się czy to podczas takich prelekcji, prezentacji, czy też na łamach różnego rodzaju gazet. Ostatnio dość regularnie wpisuję do naszego dziennika. Nie wiem, czy ktoś z państwa czyta te artykuły, felietony, one się co środę pojawiają, przeważnie co środę. Zachęcam, to tam znajdziecie też dużo bardzo konkretnych wskazówek dotyczących właśnie tego, jak przygotowywać dzieci i młodzież do spotkania z Panem Bogiem. Mój pierwszy rok współpracy z tą gazetą polegał właśnie na tym, że poproszono mnie o artykuły dotyczące konkretnie dzieci. W kolejnym roku spraw małżeństw, no i teraz trzeci rok cotygodniowego pisania to są artykuły dotyczące młodzieży, więc jeszcze pewne sprawy są tam pogłębiane. Dzisiaj jednak skupimy się tylko i wyłącznie na tym, co dotyczy mediów społecznościowych. I żeby wejść konkretnie w ten temat, to trzeba trochę cyfr, które pomogą nam uzmysłowić sobie, o jakim problemie właściwie mówimy. I to jest cytat z Polityki, z artykułu, który pojawił się ponad 2 lata temu, więc możemy założyć z dużym prawdopodobieństwem, że ten problem jednak się pogłębia, że te cyfry dzisiaj są znacznie wyższe niż te, które zostały podane w tym artykule. Czego się dowiadujemy z tego tekstu? Połowa nastolatków spędza w internecie ponad 5 godzin dziennie. I teraz moje pytanie, czy jesteście w stanie stwierdzić, że tak rzeczywiście jest, czy uważacie, że to jest cyfra zaniżona, czy może macie jakieś inne względem tego obserwacje? Jak się wam wydaje? Czy to jest? Tak jest. Tak jest. Mi się też tak wydaje, jeżeli podsumujemy. Są nawet takie aplikacje, nie pamiętam nazwy, które
kontrolują aktywność, czyli ile czasu spędzamy konkretnie trzymając komórkę w ręce i coś tam operując. One podliczają ten czas od wzięcia komórki do ręki, uruchomienia telefonu. No i okazuje się, że przeciętnie nastolatek, nawet i dziecko, nawet i więcej niż tych 5 godzin dziennie jest w stanie używać tego telefonu. Czy to ma miejsce w szkole, w czasie lekcji, czy w domu, czy jadąc autobusem, czy w samochodzie z rodzicami, to już jest inna sprawa, ale na pewno te cyfry co najmniej sięgają tej płaszczyzny 5 godzin dziennie. No, w wielu przypadkach niestety o wiele więcej. Czytamy dalej. Starsi, ci ze szkół ponadgimnazjalnych, często nawet powyżej 6. To już nie jest trend, ale wielka cywilizacyjna zmiana. Część badaczy mówi wprost o poważnych tendencjach do uzależnienia od sieci wśród sporego odsetka młodego pokolenia. Ja pamiętam jeszcze badania, które prezentowano nam, kiedy ja byłem na studiach na kulturoznawstwie i to był koniec lat 90., kiedy to pojawiały się cyfry, ale dotyczące uczestnictwa dzieci z tego, co oferuje telewizja, że podawano tam, że 2 godziny dziennie, które dziecko spędza przed telewizorem, to już jest katastrofa, że to już jest o wiele za dużo. Niektórzy mówią, że nawet do 3 godzin przed telewizorem dziecko potrafi dziennie wysiedzieć, że tygodniowo tyle samo godzin, ile czasu spędza w szkole, tyle dziecko potrafi przesiedzieć przed telewizorem i przeprowadzano, udowadniono, jakie to ma bardzo poważne, negatywne konsekwencje dla jego późniejszego rozwoju. No to dzisiaj byśmy się śmiali z takich badań. O ile bardziej problem wzrósł w momencie, kiedy pojawiły się smartfony z całymi mediami społecznościowymi, które tak bardzo wciągają dzieciaki. No i oczywiście same treści, jak bardzo się zmieniły. Czytamy dalej. Część badaczy mówi wprost o poważnych tendencjach do uzależnienia od sieci wśród sporego odsetka młodego pokolenia. Prawie 70% młodych Polaków uczy się poruszania w internetowym świecie w domu, ale na własną rękę. Rodzice pomagają co piątemu, nauczyciele 1 na 10. I to, co też jest bardzo ciekawe, mianowicie to było mniej więcej koło roku 2005, pojawiła się taka sprawa, pod którą się podpisywałem obiema rękami, żeby wprowadzić do szkół obowiązkowe zajęcia z wychowania do korzystania z mass mediów. To jest dzisiaj temat tak ważny jak można powiedzieć każdy inny przedmiot, jak informatyka, żeby uczyć dzieciaki korzystania z mass mediów, poruszania się w świecie cyfrowym. I do dzisiaj nie udało się takiego przedmiotu wprowadzić. W Ministerstwie Edukacji Narodowej pojawiały się wówczas takie opinie, że przecież tego rodzaju lekcje, zajęcia realizowane są w ramach godziny wychowawczej, w ramach języka polskiego, informatyki i tak dalej. No widzimy, no zaniedbanie czegoś, co było bardzo ważne na tamtym etapie, kiedy nie stanowiło jeszcze problemu, no doprowadziło do tego, że dzisiaj już niestety wyrosło co najmniej 1 pokolenie dzieciaków, które są totalnie uzależnione od mass mediów, ponieważ nikt ich nie nauczył, jak się w tym świecie poruszać, a często po prostu ci, którzy są najbliżej, czyli dzieci, no ani tego nie zauważyli, ani nie pomogli. No po prostu cieszą się świętym spokojem, bo dziecko zajmuje się same sobą. I czytamy dalej. Wynika z badania NASK, nastolatki 3.0, przeprowadzanego w ostatnich miesiącach wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Młode pokolenie w świecie wirtualnym zostało opuszczone przez swoich rodziców, opiekunów, nauczycieli, odnotowują autorzy. I ciąg dalszy tego badania. Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 30% dzieci rocznych i 2-letnich codziennie używa smartfona, tabletu lub przenośnej konsoli. I znowu pytanie do Was, czy jesteście w stanie powiedzieć, że tak, to jest prawda, czy raczej uważacie, że to jest przesadzone. Spotkaliście? Tak. Każdy z nas się spotkał z takim widokiem. Dziecko, które jeszcze chodzić nie potrafi, ale już w ręku bawi się telefonem, no bo to przyciąga jego uwagę. Można tym zająć dziecko na chwilę, dziecko nie płacze, ma jakieś zajęcie, rodzic może robić cokolwiek innego. Niestety za to później będzie się płacić bardzo słone rachunki. Ponad 80% nastolatków wciąż zagląda do internetu w szkole, przy czym niestety nie chodzi o wykorzystanie nowoczesnych technologii do nauki, o czym później w sensie, że w dalszej części artykułu. 60% siedzi w sieci, jadąc czy wręcz idąc z domu do szkoły. No, częsty widok, ci młodzi, którzy z telefonikami idą sobie po ulicy, to, że się czasem któryś z nich potknie, uderzy w coś tam, w słupa, czy z czymś się zderzy z drugim człowiekiem, to już są widoki, które nawet już nie śmieszą, bo
czasami to nawet człowiekowi smutno, że jakoś ci młodzi ludzie się nie uczą, a może tylko patrzą na dorosłych i naśladują, co dorośli robią. Pewnie też tak. 75% wertuje sieć, siedząc u znajomych. Pytanie, które się rodzi, to po co w ogóle do znajomych chodzą? No właśnie, po co chodzą do znajomych? Przecież tylu ich mają w sieci. No to jest tylko początek tego artykułu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może go sobie gdzieś tam znaleźć. Tym niemniej on jednak pokazuje no, konkretne cyfry, skalę problemu, zjawiska, o którym dzisiaj chcemy mówić. Czyli tak, pierwsza taka sprawa. Mianowicie jest problem uzależnienia dzieci, młodzieży od tego cyfrowego świata, z którego kompletnie nie potrafią, w którym kompletnie nie potrafią się poruszać, który całkowicie zdominował w wielu przypadkach ich życie. I jeśli my zadaliśmy sobie na początku pytanie, jak do takich młodych ludzi dotrzeć z dobrą nowiną o Panu Jezusie, o potrzebie nawiązywania relacji z Bogiem, ale także i z innymi ludźmi, oderwania się od tego świata, który nie jest rzeczywistym światem, no to widzimy, że coraz bardziej będziemy zderzać się z jakąś ścianą i my nie będziemy mieli nic do zaoferowania tym dzieciom. To jest właśnie to, z czym wielu dzisiaj rodziców, wychowawców ma bardzo poważny problem. Jak przekonać dzieci, że istnieje rzeczywistość, która może być bardziej atrakcyjna niż ta, którą znają. Którą znają właśnie z Facebooka czy z innych portali społecznościowych, w którym tracą wiele czasu. I to, co bym wam chciał zaproponować, to taką refleksję nad pewnymi zjawiskami, które dzisiaj pojawiają się w związku z tymi tematami. Będę wam tutaj prezentował takie różne obrazy, grafiki, które staną się przyczynkiem do tego, żeby najpierw zweryfikować jakiś problem, ale potem starać się go mówić z perspektywy tego, jakie to ma przełożenie na duchowość tychże dzieciaków czy młodych ludzi i co zrobić, żeby mimo wszystko starać się wprowadzić w tę rzeczywistość odrobinę porządku. Tak więc będę się tutaj posiłkował pewnymi sprawami, które sobie gdzieś tam w międzyczasie wypisałem. Oczywiście, jeżeli gdzieś w międzyczasie pojawi się jakieś pytanie czy coś, to proszę śmiało podnosić rękę. Myślę, że można się zawsze odnieść, jeżeli nie w trakcie, to choćby na końcu tego spotkania. Pierwsza rzecz, mianowicie wiem, że była tutaj pani, bodajże Małgorzata Więczkowska, która opowiadała o fonoholizmie, tak? Dlatego nie będę omawiał tego zjawiska szczegółowo, ponieważ ono już jest wam bardzo dobrze znane. To, że ten telefon komórkowy tutaj będzie pojawiał się w tych grafikach dość często, to tylko potraktujcie jako reprezentanta, to urządzenie jest tylko reprezentantem całego zjawiska związanego właśnie z tym światem mediów cyfrowych, społecznościowych, elektrogadżetów, które są no właśnie dzisiaj jakby tym sednem życia wielu dzieciaków. Powiem najpierw tak, świat dorosłych przegrał, zaprzepaścił, położył temat ochrony dzieci przed dostępem do tego rodzaju mediów. Przegraliśmy to absolutnie w momencie, kiedy wmówiono dorosłym, że to może być fajna zabawka dla dzieci. Że może to być nawet prezent pierwszokomunijny. No niestety bardzo modny. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy starałem się przekonywać w czasie prelekcji do tego, że to nie jest najrozsądniejszy pomysł kupować dziecku smartfona na tak wczesnym etapie, który przecież nawet dorosłego potrafi zniewolić, a co dopiero dziecko. Jakie straszne były wówczas awantury, głosy krytyki, że nie można demonizować tej rzeczywistości, że to jest dobre, że dziecko dzięki temu urządzeniu będzie miało dostęp do wielu różnych bardzo pożytecznych aplikacji i tak dalej. No myślę, że tego zachwytu to dzisiaj już nie ma, co jeszcze kilka lat temu, że to są takie fantastyczne urządzenia, ale raczej widzimy coraz bardziej, że spełnia się to, co wielu już mówiło o wiele wcześniej, że to pokolenie po prostu nie poradzi sobie z tym urządzeniem, że ono w pewnym momencie ich zniewoli, spowoduje, że oni nie będą potrafili normalnie funkcjonować. To jest pierwsze takie zjawisko w historii, można powiedzieć, nawet i całego świata, funkcjonowania człowieka, że przedmiot, który został stworzony przez ludzi, potrafił zdominować człowieka, można nawet powiedzieć, na jakimś etapie go wyniszczyć, ale zarazem nikt nie ma pomysłu na to, co z tym teraz zrobić, jak to wszystko odkręcić, bo to stało się jakąś częścią naszego funkcjonowania. I tak, kiedy spotykam się z rodzicami na przykład w szkołach, to oni mówią, że owszem, rozumieją problem, ale nie wyobrażają sobie, żeby ich dziecko teraz nie miało telefonu w szkole. Z dwóch powodów, bo to jest kontakt z dzieckiem,
I czasami to jest tak, że to bardziej rodzic jest zniewolony potrzebą kontaktu ze swoim dzieckiem, nieustannego kontrolowania go. A druga sprawa jest taka, że no niestety presja społeczna. Czyli dzieci boją się znaleźć w takim środowisku, w którym będą jawić się innym, równolatkom, jako gorsze, bo nie mają na przykład jakiejś wyższej klasy smartfona. Owszem, niektórzy rodzice mówią, że moim dzieciom nie kupimy smartfony. Owszem, jakiś taki tani telefonik do kontaktu to jak najbardziej, ale smartfona nie damy. Ale później okazuje się, że no po miesiącu, po dwóch, najwyżej tam po roku zmieniają zdanie, bo ich dziecko jest prześladowane. Bo inne dzieci wyśmiewają, że przecież moje dziecko nie stać na coś lepszego, jest gorsze. I, no i dla świętego spokoju jednak dają mu tego smartfona. Dają pomimo świadomości, że to dziecko niestety w ten sposób może zniszczyć swoje życie i że no nie ma takich mechanizmów, które pozwoliłyby dziecku obronić je choćby częściowo przed tym wszystkim, co może bardzo szybko stać się wielkim problemem tego dziecka, które korzysta ze smartfona. O tym to już mówiła pani Więczkowska. Bez wątpienia coraz więcej młodych ludzi przychodzi z prośbą o pomoc do nas, do kapłanów, mówiąc, że, i tu powiem wprost, pomimo, że niektórzy to wykorzystują przeciwko nam, to są cytaty z tego, co potrafią mówić te dzieciaki, starsze dzieciaki, młodzi ludzie, że dla nich komórka to tak jakby, jak szatan, oni tak to mówią, że to jest takie bardzo uproszczone, ale tego nie wiem, że dla mnie komórka stała się takim szatanem, że ja nie jestem w stanie sobie z tym poradzić, że to, taka forma jakaś zniewolenia, oni może nie znają tego terminu zniewolenie i dlatego dokonują takiego uproszczenia, że dla mnie komórka stała się właśnie jak taki szatan, prawda, że mnie wprowadza w jakieś zło. Oni nie potrafią sobie z tym już poradzić, ale dostrzegają, że nastąpiła w nich jakaś zmiana, coś niepokojącego, z czym sobie sami, jak powiedziałem, nie potrafią już poradzić. Więc jest taka świadomość, nawet wśród tych bardzo młodych ludzi, że to powoli staje się jakimś bardzo niebezpiecznym narzędziem, którego do końca nie wiedzą, jak bezpiecznie obsługiwać. Kolejna sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, że pierwszym o tym zniewoleniu, drugi, popatrzmy, że ten telefon tutaj funkcjonuje troszkę jak rodzaj takiej maski, którą człowiek nakłada na siebie i jeżeli wejdziemy choćby na przestrzeń tego najbardziej znanego portalu społecznościowego Facebooka, to można zadać sobie pytanie, czy to Facebook czy Face Mask, czyli właśnie coś, co pozwala mi nałożyć jakąś inną tożsamość niż sam posiadam i to na pewno odpowiada wielu ludziom, nawet dorosłym, że mogę funkcjonować jako ktoś inny niż jestem w rzeczywistości, że tam sam jestem kreatorem siebie samego i to jest zaledwie sprawa kilku kliknięć, napisanie o sobie kilku bzdur, że nie muszę męczyć się zmieniając siebie, pracując nad własnym charakterem, wadami i tak dalej. Tam wystarczy, że tylko napiszę, co zrobiłem, jak jestem fajny, gdzie byłem i tak dalej i już jestem fajny, bo ktoś to docenia i to docenianie jest natychmiast, to są te lajki i tak dalej. I to działa na ludzi w sposób uzależniający, bo w momencie, kiedy ktoś wsadzi jakiś tam komentarz albo zdjęcie i otrzyma od razu nagrodę w postaci takiego lajka, no to od razu zadziałają hormony szczęścia, a więc jest potrzeba, żeby to ponawiać, a więc nowa treść, nowe zdjęcie. I w momencie, kiedy już ten młody człowiek traci zainteresowanie tym, co publikuje, albo ci, którzy go obserwują, nie chcą go już obserwować, to możemy powiedzieć, że dochodzi do takiego zjawiska, jakie nieraz u narkomanów, czy u w ogóle osób uzależnionych od czegokolwiek, w momencie odstawienia używki. I teraz spróbujmy to przełożyć na nasze relacje z Panem Bogiem. Przed Panem Bogiem nie da się założyć maski. Przed Panem Bogiem, żeby nawiązać z Nim relację, musisz być bardzo prawdziwy. I to jest właśnie takie zadanie, które my musimy wytłumaczyć młodym ludziom, nawet i dzieciom, że Bóg nas kocha takimi, jacy jesteśmy, bo stworzył nas w najlepszy możliwy sposób. I owszem, każdy z nas popełnia błędy, ma swoje słabości. Naszym zadaniem jest uwalniać się od tego zła, które gdzieś tam przyczepia się do nas. Ale Bóg nas kocha w całej naszej słabości, grzeszności i tak dalej, powołując równocześnie do tej bardzo konkretnej pracy nad sobą. Przed Bogiem nikogo nie muszę udawać innego niż jestem. Żeby ludzie mnie docenili, to ja muszę nieraz mocno na to napracować się. Niektórzy idą na skróty i dlatego właśnie przez takie media społecznościowe
no kreują jakiś bardzo nierzeczywisty obraz samego siebie. Przed Panem Bogiem to jest zupełnie niepotrzebne, niekonieczne. Dla tych młodych ludzi to jest niewyobrażalne, że tak może być, że Bóg mnie może kochać takiego, jakim jestem, tą całą moją nędzą i tak dalej, bo w nich jest tak silnie zakorzeniona potrzeba, aby udawać przed innymi ludźmi kogoś, kim tak naprawdę nie jestem, być kimś lepszym. Więc począwszy od tych najmłodszych lat dziecka, trzeba pokazywać temu dziecku, jaką wartość posiada człowiek jako taki, jako stworzenie, które posiada swoją godność, swoje ciało, pewne konkretne przymioty, że przed Panem Bogiem właśnie to się liczy, że nas stworzył w pewien bardzo konkretny, doskonały sposób. I to jest jakaś nasza droga do spotkania z Panem Bogiem. Kolejne lata, jeżeli zaprzepaścimy ten moment, w którym to dziecko wytłumaczymy, to mogą okazać się niemożliwe do realizowania tego konkretnie zadania. Bo ta potrzeba być jakimś lepszym będzie już taka silna w tym młodym człowieku, że on nie uwierzy, że Pan Bóg go może kochać takim, jakim jest. I wiem, co mówię, bo mówię to jako spowiednik, jaki często niestety jest problem wśród młodych ludzi, że oni popadają w jakieś takie bardzo konkretne, takie doły duchowe, bo uważają, że Pan Bóg ich nie kocha, Pan Bóg ich odrzucił, Pan Bóg ich nienawidzi i tak dalej. Nawet niedawno mi taka jedna dziewczyna powiedziała, że ona ma w sobie już taką tendencję mówienia ludziom to, co chcą ci ludzie usłyszeć, bo chce być przez nich akceptowana. I ona też się tak przed Panem Bogiem kreuje. Boże, to ja ci będę mówiła to, co chcesz ode mnie usłyszeć. Co chcesz ode mnie usłyszeć, żebyś mnie nie odrzucił. No nie. To jest bardzo, bardzo wiele czynników, które na tym się gdzieś tam pojawiają. O tym jeszcze tam gdzieś będziemy mówili przy okazji kolejnych slajdów, ale jeżeli już Pani to wspomniała, to bez wątpienia zawsze rodzice są tymi pierwszymi, gdzie dziecko może uzyskać albo uznanie, albo zostanie odrzucone. I dlatego to jest bardzo ważne, to często powtarzam, żeby rodzice nie pozwalali sobie na takie oceny, które mogą zniszczyć w dziecku poczucie jego godności, wartości. Bo jeżeli ja później słyszę, że dziecko usłyszało od swoich rodziców, mówię dziecku, które miało parę lat, dziewczyna, jesteś głupia jak twoja matka, jesteś brzydka jak twoja matka i tak dalej, jesteś do niczego i tak dalej, to się za tymi dzieciakami ciągnie. To się za tymi dzieciakami ciągnie. I jedna osoba, która dzisiaj ma 20 parę lat, ona nie jest w stanie wejść w żaden związek z mężczyzną, ponieważ ona ma tak niskie poczucie swojej wartości, a to zostało zaburzone na bardzo wczesnym etapie życia, niestety właśnie przez bardzo bliską osobę, która no niestety nie pokazała dziecku jego godności, ale za to przypisała temu dziecku szereg wad, które być może widziała u innych, u swojego współmałżonka, a dziecko stało się właściwie kozem ofiarnym. I dlatego była w tym dzieciaku potrzeba wejść w świat, gdzie ono zostanie docenione. Ono od razu kreowało się na kogoś innego. Bo to jest tam takie proste. Ja tam mogę zostać doceniony, zauważony, a w tym świecie to ja niestety tylko otrzymuję to, co najgorsze. Na każdym spotkaniu z rodzicami powtarzam, że problemy u dzieci nieodpowiedniego korzystania z mass mediów biorą się przede wszystkim z zaburzonych relacji w rodzinie. Jeżeli do mnie dzwoni jakiś ojciec czy matka i mówi: mam problem z dzieckiem, które czyta nieodpowiednie książki, mam problem z córką, która przedwcześnie interesuje się sprawami seksu i tak dalej, to przede wszystkim pytam, a jakie są relacje między panią a mężem? Przede wszystkim, jakie są relacje między rodzicami, bo okazuje się, że jeśli dziecko wchodzi w coś, co jest obiektywnie złe, to przeważnie robi to dlatego, bo tam między rodzicami dzieje się coś niedobrego. Coś tam w przestrzeni rodziny zaczyna szwankować. I mówię, najpierw uporządkujcie relacje między sobą, a później będziemy porządkować życie dziecka, bo to, co dzieje się w życiu dziecka, jest najczęściej odpowiedzią na to, co niestety wydarza się wcześniej w życiu rodziców. Kolejna jeszcze taka rzecz, o którą warto zwrócić uwagę przy tym obrazku. Popatrzmy, to jest jakiś taki symbol zniewolenia i bez wątpienia musimy wiedzieć, że dzisiaj technologie osiągnęły taki pułap rozwoju, że nie sposób swobodnie z nich korzystać albo korzystać w jakiś sposób efektywny bez choćby częściowej utraty swojej wolności. My to doskonale rozumiemy przy na przykład konieczności logowania się, podawania swoich bardzo prywatnych, osobistych danych. Ktoś zbiera
informacje o nas, bardzo szczegółowe dane dotyczące naszego życia. I my chcemy funkcjonować w tym świecie, bo wiemy, że to w jakiś sposób upraszcza naszą wzajemną komunikację, ale coś za coś. W świecie to nie funkcjonuje tak, że ktoś nam daje jakieś narzędzie za darmo. Tak jak pamiętam, w tych pierwszych latach możliwe teraz istnienia Facebooka było bardzo mocno zaznaczone, że to narzędzie jest bezpłatne i zawsze takie będzie. I zadawaliśmy sobie wtedy pytanie, ale przecież, żeby coś takiego stworzyć, domyślamy się, ile ludzi na świecie z tego korzysta i codziennie, co minutę wrzuca tam jakieś zdjęcia, komentarze, to ktoś musi płacić za te niewyobrażalne przestrzenie danych, dysków, wszystkich nośników gromadzenia pamięci. Ktoś za to płaci. Ale żeby wydawał swoje prywatne pieniądze, to też musi na tym zarabiać. I żeby na tym zarabiać, komuś się musi opłacać, do nas dotrzeć. Więc widzimy niestety, dzieci wchodzą, czy młodzi ludzie, w taką przestrzeń, w której z łatwością, bezmyślnie potrafią sprzedawać wszystko to, co jest ich prywatnością, żeby uzyskać jakąś fajną zabawkę, czy jakąś tam aplikację, narzędzie, które być może będzie im potrzebne, czy nie będzie potrzebne. Czy ochrona własnej prywatności może mieć jakiś wpływ na nasze relacje z Panem Bogiem? Możemy zadać sobie takie pytanie. Być może my nie mieliśmy tego problemu, bo w większości przypadków nas ten problem jeszcze wtedy nie dotyczył. Nie było jeszcze telefonów, internet, to by jaki był, taki był. Więc przynajmniej na tym początkowym etapie naszego życia to, co w nas było jeszcze nieukształtowane, prywatne, to zostało ochronione. Czyli mówiąc inaczej, weszliśmy w dorosłość z takim bardzo konkretnym potencjałem, mianowicie o błędach przeszłości niewielu się dowiedziało. A teraz jak wygląda sytuacja? Fajnie to skomentował pewien dziadek, mówiąc do swojego wnusia. Wnusiu, jak ty się głupio odzywasz, to tylko my o tym wiedzieliśmy. A odkąd nauczyłeś się korzystać z internetu, to cały świat wie, że ty już jesteś głupi. I coś w tym jest. No, że jak się głupio odzywać, to tylko my o tym wiedzieliśmy. To zostawało w rodzinie. Ale teraz już cały świat wie, że jesteś głupi, odkąd się nauczyłeś używać internetu. I popatrzcie, te dzieciaki, one te ślady przeszłości zostawiają po sobie. Ktoś wygoogluje nasze imię i nazwisko, to te nasze, w cudzysłowie, osiągnięcia, czy to co złe, czy to co dobre, sięgają tylko jakiegoś poziomu. Ten najwcześniejszy głupi etap został zabezpieczony, bo tego po prostu świata nie było. Oni już wchodzą niestety z tym bagażem. I to będzie takim kamieniem, który będzie ich ciągnął cały czas w dół. Świadomość, że pewnych spraw nie da się odkręcić, że ktoś ciągle będzie wyrzucał na wierzch ich prywatne sprawy z przeszłości, właśnie ta głupia gimbaza, że tam bezmyślnie wrzucają fotki dziewczyny tam rozebrane, niezebrane, chłopaki w jakichś głupich imprezach, zalane internet. Ktoś ma do tego dostęp, ktoś to gdzieś zgromadził i będą później niestety wykorzystywać przeciwko człowiekowi, niszczyć drugiego. I teraz znowu przełóżmy to na relację z Panem Bogiem. Popatrzmy. Pierwsza sprawa, no, którą trzeba powiedzieć. Mianowicie bardzo duży odsetek samobójstw bądź prób samobójczych, które wynikają właśnie z tego, że ci młodzi ludzie nie radzą sobie z tym, co zrobili, a co zostawiło jakiś ślad. Mówi się, Pan Bóg zapomina, ale internet nie zapomina. I to, co my w przeszłości zostawialiśmy w konfesjonale i wiedzieliśmy, że sprawa jest zamknięta, to tak dzisiaj już prosta nie jest. Ktoś coś głupiego zrobił, pół świata o tym dosłownie wie. I pierwsze, oni mają problem oczywiście z sakramentem pokuty, z ideą przebaczenia, wymazania, zresetowania tego, co było złe. Często po prostu no, nie mają zaufania do tej przestrzeni, a poza tym, no, tak jak już wspomniałem, bardzo poważne problemy z dalszym kontynuowaniem swojego życia, ze świadomością tego, że w każdym momencie może wypłynąć na wierzch coś, czego się wstydzę, co zrobiłem głupiego i tak dalej. No i co powiedziałem, kończy się często niestety próbami samobójczymi, jakimiś bardzo, bardzo konkretnymi targnięciami się na swoje życie. Pamiętam, jedna z moich uczennic, ona wtedy była w pierwszej klasie szkoły średniej, pozwoliła sobie na taką sesję erotyczną, bo spotkała jakiegoś fotografa, który jej zakręcił w głowie i ona sobie ileś tych zdjęć pozwoliła zrobić, wsadziła je jeszcze wtedy na naszą klasę. Myślała, że wszyscy będą zachwyceni, oczywiście tam mało kto był zachwycony, bo zdjęcia były nędznej jakości, no ale przede wszystkim bardzo mocno epatowały właśnie tą erotyką. I to się skończyło tym, że po prostu cała rodzina tej dziewczyny musiała się wyprowadzić z tej miejscowości. To była mała miejscowość, no i no nie sposób było funkcjonować w takim właśnie środowisku. No mając w pamięci to, co zrobiła ta dziewczyna, cała rodzina musiała się
wyprowadzić. Więc popatrzmy, jak to wszystko wpłynęło na dalsze losy tej rodziny, tej dziewczyny, która też po tym wydarzeniu bardzo to przeżyła, że została tak napiętnowana przez tą lokalną społeczność. To też wpłynęło później na jej naukę i zawód i to, co teraz robi, więc to też niestety bardzo mocno strąca nas z tej drogi powołania, którą Pan Bóg nas poprowadził. Więc szukając jakby lekarstwa, trzeba dzisiaj też uczyć dzieciaki tej pewnej odpowiedzialności za to, co robią w tym świecie cyfrowym, jakie tam ślady zostawiają. A najlepiej jednak mimo wszystko nie pozwolić dziecku albo nie dawać dziecku narzędzia, które tak szybko pozbawi je prywatności, prawa do pomyłek, prawa do tego, żeby mogło dorastać tak jak każdy inny człowiek z możliwością uczenia się na własnych błędach. No i dzięki temu też łatwiej będzie wejść w przestrzeń konfesjonału, przebaczania i spotkania z Panem Bogiem, który pozwala nam żyć na nowo, ilekroć Go o to prosimy. Kiedy mówimy do młodych ludzi o tym zniewoleniu, o tym, że ta technologia czyni ich niewolnikiem, to oni często odpowiadają, że wy nam zarzucacie, że my jesteśmy niewolnikami smartfonów, tego wszystkiego, a sami jesteście tacy sami. No i troszkę w tym prawdy jest, bo jak te dzieciaki patrzą na swoich rodziców, czasem nauczycieli, to one tylko po prostu naśladują to, co czasami widzą u tych, którzy mają być wzorem. Pamiętam, kiedyś było takie małżeństwo, które namówiłem do pewnego eksperymentu. Mianowicie były dzieci, które miały swoje smartfony i oni sami. I spotykali się w jakiejś tam przestrzeni i tak odruchowo ten ojciec szczególnie miał taki nawyk, żeby sięgać po telefon, sprawdzać, czy nie doszło jakiejś wiadomości. I kiedy on to robił, dzieciaki robiły automatycznie to samo, jakby czuły przyzwolenie, że mogą uczynić to samo. I został przeze mnie namówiony, żeby postarał się przez parę godzin w ogóle nie sięgać do telefonu, najlepiej zostawić w jakimś drugim pokoju, żeby nie kusił, tylko żeby usiadł sobie z książką. I wyobraźcie sobie, on przekonał się sam i to go zdziwiło, zaskoczyło, że dopóki siedział przy tych dzieciach z książką, żadne dziecko nie sięgło po telefon komórkowy, chociaż mieli ten telefon na wyciągnięcie ręki. Jakby widząc tego ojca z książką, nie odważyły się, nie śmiały zrobić to samo, co on. Ale jak on tylko wyszedł, bo to było w zgodzie z tym eksperymentem, wrócił ten telefon, to natychmiast dzieci chwyciły te swoje telefoniki. I tak funkcjonujemy na urlopach, tak funkcjonujemy jako nauczyciele w szkole i tak dalej. One widzą przede wszystkim w nas samych niejako wzór, przyzwolenie na to, co powinny same robić. I mówią, że mówicie nam, że to jest złe, a sami jesteście tacy sami. Więc bądźmy konsekwentni. Chcemy z czegoś zrezygnować, mówić dzieciom, że to nie czas, nie ta pora, to też musimy niejako cofnąć się tych parę kroków wstecz i niekoniecznie kupować sobie najlepszej klasy smartfona, tylko niech dziecko widzi, że tacie wystarczy zwykły jakiś tam prosty telefon do komunikacji, jak ma jakieś bardziej zaawansowane zadania, to niech to robi na komputerze. No ale wtedy dziecko w jakiś sposób nie będzie czuło się pokrzywdzone, bo tata ma taki super wypasiony smartfon, a on musi mieć jakiś gorszy. Jesteście na tej samej pozycji. To, co też warto powiedzieć, patrząc na tą grafikę, to jest to, że oczy tego mężczyzny są zasłonięte przez ten smartfon. Nie widzę świata poza smartfonem. I tak też funkcjonuje dzisiaj wielu dorosłych, tak funkcjonuje wiele dzieci. Co więcej, nie dość, że oni nie widzą świata poza smartfonem, to oni nie chcą go zobaczyć, ale też w momencie, kiedy patrzą na ten normalny świat, to ani ich to nie interesuje, ani nie fascynuje. Te procesy, które gdzieś tam się pojawiają w mózgu, to nie są takie jak wtedy, kiedy patrzy się na smartfon. To już przewidział Steve Jobs, założyciel firmy Apple i przede wszystkim kreator tych dwóch urządzeń, iPad i iPhone, że to będzie miało wielką siłę przyciągania uwagi. I że szczególnie dzieci, on to powiedział, będą na to bardzo podatne. I on był tego tak świadom, że powiedział, że on tych zabawek nie kupi swoim dzieciom. On doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że to może uzależnić. I w Anglii przeprowadzono badania, które udowodniły, że najłatwiej i najszybciej są w stanie uzależnić się od iPada, czyli tej większej wersji iPhone'a, przede wszystkim dzieci w przedziale od 1 do 3 roku życia. I tam chyba jeszcze kolejna grupa to był 4-6. No i później im starsze dziecko, to tym więcej trzeba było czasu, żeby się uzależniło. Ale tak z perspektywy badawczej to były bardzo, bardzo szybkie czasy uzależnienia się od tego rodzaju urządzeń. Więc jeżeli nie widzę świata
poza swoim telefonem, to też nie widzę siebie samego, nie widzę swoich bliskich, nie mam żadnych marzeń, funkcjonuję po prostu w tym, co jest. Bo patrzę na to, to się zmienia, miga, przykuwa moją uwagę. I po co mam gdzieś sięgać wyżej moim wzrokiem, a co dopiero dostrzec Pana Boga? Jak my mamy przekonać dzieci, młodych do Pana Boga? I tu trzeba naprawdę jakąś wielką wrażliwość, żeby starać się dostrzec właśnie tę rzeczywistość taką metafizyczną, duchową. Tu trzeba mieć pewien taki wewnętrzny dar, no, który gdzieś na jakimś poziomie musi działać. Ale on niestety w tym momencie, kiedy na oczach jest ta maska, to będzie zupełnie unieruchomiony. Młodzi nie potrafią też się poruszać w tym normalnym świecie. Nie wiedzą, jak się poruszać, bo oni doskonale znają mechanizmy poruszania się właśnie w tym świecie cyfrowym, w tych mediach społecznościowych, gdzie to wszystko jest takie proste. Jest ktoś, kogo nie lubię, to co się robi? No usuń ze znajomych i zablokuj i koniec. Nie ma gościa. A jak kogoś takiego masz w klasie, to jak go wyeliminować? No nie ma czegoś takiego, że wciskam klawisz i mi nagle ktoś znika. No, żebyśmy chcieli, żeby coś takiego było, no nie ma. No, like, czy lubię, nie lubię i tak dalej. Kliknąć, odhaczyć, zmienić, dokasować. No tak się nie da poruszać w realnym świecie. No realny świat rządzi się zupełnie innymi prawami. Dlatego ci młodzi ludzie tak bardzo unikają takich przestrzeni, gdzie no trzeba wejść w jakąś interakcję bardziej skomplikowaną niż to, do czego zostali przyzwyczajeni. Ja pracuję też ze studentami, prowadzę duszpasterstwo akademickie, no i często na różnych wyjazdach widzę, jaką oni mają wielki problem z tym, żeby chodzić w interakcję, żeby tworzyć jakąś społeczność, że to duszpasterstwo akademickie, które znam, kiedy sam byłem studentem, a to duszpasterstwo, które teraz jest, to są właściwie dwa różne światy. Że kiedyś ci młodzi ludzie naprawdę mieli taką potrzebę, żeby jakbyśmy się spotkali w takiej kawiarni, to by tam podchodzili, gadali, znajomości, wymiana czegoś tam, telefonów czy coś. Ale dzisiaj to każdy tylko po prostu siedzi z tym telefonikiem, on tak by się rozsiali, każdy by sobie tak usiadł i każdy w tym telefonikiem. No, i tak by wyglądało to ich spotkanie. Także to wszystko wynika z tego, że jest bardzo poważny problem z tym, żeby odnaleźć się w tym normalnym świecie. No właśnie, kiedy tak jak funkcjonuje, jak ten człowiek tutaj, to trzeba sobie zadać pytanie, na ile żyje w prawdziwy sposób? Jakie to będzie miało przełożenie na wieczność, czyli na to, co mogę otrzymać po śmierci? Bo wiadomo, że żeby dostać się do nieba, to trzeba swoje przeżyć. Trzeba zrobić, spełnić swoją misję. Zrobić to, co Pan Bóg nam każe. Tak jak napisał Mickiewicz w Dziadach, komentując zresztą jedną z osób, która przeżywała jakiś swój czyściec ducha młodej dziewczyny, że nie może znaleźć się w niebie ten, kto nie dotknął ziemi ni razu. To tak samo właśnie, na ile my dotykamy ziemi, kiedy my w ogóle na tej ziemi nie jesteśmy, bośmy weszli w jakiś alternatywny świat. Na ile w niebie będą mogły znaleźć się te dzieci. I tutaj też jest bardzo poważne zadanie, żeby pokazać im, że no jednak istnieje ten inny świat, o wiele ważniejszy. Że to może być jakiś ułamek procenta Twojego życia, ale to nie może stanowić 60% Twojego życia, czy 70%. Na ile prawdziwie żyjemy? To jest pytanie i do nas, do dorosłych i do dzieci. Dzieci, jak powiedziałem, naśladują swoich rodziców w różnych zachowaniach, w różnych wyborach życiowych i tak dalej. Czy życie to jest siedzenie przed telewizorem rodzica, zatopienie się w pracy przed komputerem, bo taki obraz rodziców najczęściej dzieci pamiętają, kiedy o to pytamy, że właśnie większość czasu mój tata spędza przed komputerem, bo ciężko pracuje. Moja mama też wisi na telefonie, bo coś tam związanego z pracą. I to jest prawdziwe życie, to nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem. No i myślę, że ten obrazek można by jeszcze na wielu innych poziomach omawiać, ale przejdźmy dalej. Myślę, że tutaj sprawa jest czytelna. Jest matka, która karmi dziecko nie piersią, tylko butelką z Pepsi, a sama gada też przez telefon. Obrazek jakże prawdziwy. Może troszkę i przerysowany, ale przede wszystkim popatrzmy, że no można by to zinterpretować, mianowicie także czasami pytanie, co w życiu traktujemy priorytetowo? Bo mówiliśmy o tych problemach dzieci, ale one się znikąd nie wzięły. To, co pani też zauważyła, że tu pierwsza relacja została zaburzona rodzica z tym dzieckiem. Sam rodzic pokazał, że
że on nie potrafi utrzymać tej relacji więzi z własnym dzieckiem, bo nagle pojawi się właśnie ten telefon, urządzonko, które odwraca uwagę matki od dziecka. Popatrzmy, jedna z najbardziej intymnych czynności, która w sposób wybitny tworzy więzi między dzieckiem a matką, to jest moment karmienia piersią. I dlatego to Pan Bóg tak to stworzył, żeby właśnie przez ten rodzaj podawania dzieciom pokarmu nawiązała się jakaś bardzo bliska więź między matką i dzieckiem. I to zostało zaburzone. Ona nie zwraca uwagi na to dziecko. Ona ma uwagę odwróconą, rozproszoną i uważa, że przecież dziecko małe to po prostu nie zwróci uwagi na to, co się dzieje, bo ono tego nie rozumie. A to jest bzdura, to jest nieprawda. Pamiętam taką jedną młodą matkę, do której wiele razy próbowałem się w różnych sprawach dodzwonić i ona nie odbierała telefonu. Ja wiedziałem, że ona jest w domu, no bo urodziła niedawno dziecko, nie pracuje. I raz jej tak powiedziałem pół żartem, pół serio, że wiesz co, to do ciebie gorzej się teraz dodzwonić niż kiedyś byłaś w pracy i tak dalej. Ona mówi, no bo ja większość czasu karmię piersią, a kiedy karmię piersią, to mam takie swoje postanowienie, że nie będę odbierała telefonu, że ja skupiam swoją uwagę wtedy na dziecku. I to mnie bardzo zastanowiło. Pomyślałem, że to jest bardzo mądre posunięcie to, co ona mówi, że przecież mimo wszystko, że to dziecko nie rozumie, że ta mama w tym czasie, ona mówi, że ona się chce w tym momencie koncentrować na tym dziecku i uważa, że to będzie dobre, że to będzie dobre dla tego dziecka, że w jakiś podświadomy sposób dziecko przejmie tą jej miłość, tą uwagę, koncentrację, że będzie czuło się bezpieczne. I co ciekawe, ona powiedziała, że podjęła tę decyzję, kiedy zauważała, że kiedy dziecko karmi i na przykład w tym momencie rozmawia przez telefon, to dziecko jest bardzo niespokojne, zaczyna płakać, marudzić, mimo że jest głodne. Nie wiem, czy panie tu obecne mogą to potwierdzić, że tak może być, czy też nie. Czy może to był jakiś indywidualny przypadek tej kobiety? Jak się panią wydaje? Pani mówi, że tak może być. Mi się też tak zajrze, jest to bardzo prawdopodobne, pani też to potwierdza. Że dziecko jednak potrzebuje tej koncentracji. Jeśli ta bardzo intymna czynność, od której zależy ten pierwszy przekaz miłości, zostanie zakłócony, bo w tym czasie pojawiło się coś innego, co przykuwa uwagę matki, no to potem niestety okaże się, że to dziecko też nie będzie miało więzi z matką i matka ma później pretensje, że moje dziecko się ode mnie odwraca plecami, że mnie nie szanuje i tak dalej, że właśnie z powodu tak uzależnienie od technologii wszystko uważamy za pilniejsze niż własne dzieci. Wszystko chcemy szybko, żeby mieć więcej czasu na telefon, żeby mieć więcej czasu na internet, na Facebooka. To szybko, szybki obiadek, instant, w proszku, pizza, tak, żeby mieć więcej czasu. Ale popatrzmy, właśnie istota tworzenia rodziny, istota życia polega na tym właśnie, żeby żyć, żeby wszystkich tam zgromadzić do kupy, żeby robienie tego obiadu nie trwało 5 minut, tylko żeby trwało godzinę, żeby trwało 2 godziny, ale oni przy tym są, oni na to czekają. Ja pamiętam jeszcze jako dziecko, że tam to zaglądanie do kuchni, kiedy coś się tam piekło, to były najfajniejsze momenty, te zapachy wszystkie, oblizywanie tych wiatraczków do miksera z tej śmietanki i tak dalej, te godziny właśnie wąchania tego wszystkiego. To są najfajniejsze wspomnienia z dzieciństwa, a w ilu domach tego nie ma. Nie ma dlatego, bo gotowce, przez telefon pizza, ciasteczko na telefon przywożą, wszystko jest i koniec. No, ale nie ma życia, nie ma rodziny, nie ma tych klimacików, tego co pomiędzy, to co jest ważne. Jest pizza, jest wszystko, jest Pepsi, gotowe Pepsi z puszki, a myśmy w domu robili kompoty. Jakieś tam porzeczki zbieraliśmy, maliny w górach, to mnóstwo tego wszystkiego tam było na krzakach, to się razem zbierało, te borówki zbierało i tak dalej. Z tego były właśnie jakieś przetwory, to całą rodziną się to robiło. I właśnie o to chodziło, żeby właśnie stworzyć taką przestrzeń, gdzie nawet przez takie najprostsze czynności było się razem, pokazywało się, że to z miłości, że to dla drugiego i tak dalej. Także owszem, świat, technika poszła do przodu, ale my niestety wycofaliśmy się właśnie w tych najbardziej ważnych dla nas relacjach i dlatego też te rodziny się po prostu sypią. Tak więc popatrzmy na to, jakie aplikacje, co nas najbardziej angażuje jako dorosłych. Być może właśnie trzeba z tego zrezygnować i te dzieci, które patrzą, mimo że są nieświadome, one też w przyszłości będą funkcjonowały trochę inaczej, kiedy my się z tego zniewolenia uwolnimy. Jeżeli będzie relacja między matką a córką, matką a synem i tak dalej, to ona zaistnieje później między dzieckiem a rodzicem, ale też między dzieckiem i Panem Bogiem.
Bo jeżeli dzisiaj młodzi mówią, że mają wielki problem z uwierzeniem w to, że Bóg się nimi przejmuje, że Bóg ich kocha, że Bóg jest opatrznością, że dla Boga jesteś najważniejszy, to stąd się bierze to ich przekonanie, ponieważ oni nigdy nie doświadczyli, albo bardzo rzadko, takiej stuprocentowej uwagi ze strony swojego rodzica. To jest właśnie ten błąd, że oni nigdy nie doświadczyli, żeby rodzic choćby przez dłuższy czas na 100% był skoncentrowany właśnie na nich, jako na dzieciach. Zawsze były jakieś inne ważniejsze sprawy. I taki prosty element, jakim jest cokolwiek z techniki, co odciąga naszą uwagę, co powoduje, że to dziecko jest nieważne, bo tu ważny moment, ale zadzwonił, telefon odbieram i nagle to jest ważniejsze niż to, co dla dziecka było bardzo istotne. Czas spędzony z rodzicem, rozczarowanie, po raz kolejny przekonanie się, że dla mojego ojca czy mamy nie jestem najważniejszy i to dzieciak przekłada później na Pana Boga. Tak więc... Więc właśnie na to zwracajmy uwagę. Pamiętajmy, że prawdziwa miłość domaga się koncentracji na tej osobie. To myślę, każdy z nas o tym doskonale wie, prawda? Rozmawiamy z kimś i patrz na mnie, prawda? I ja widzę, czy tam coś jest, jakaś chemia, czy nie ma. Że jeżeli to są jakieś randki, czy to spotkanie małżeńskie, prawda? Jakieś tam wyjątkowe przy kolacji, czy jesteś skoncentrowany na tej osobie, czy myślami jesteś gdzieś indziej. I pierwsza oznaka kryzysu małżeńskiego to niejako zauważenie, że on czy ona nie koncentruje na mnie 100% swojej uwagi, że jakaś cząstka niego jest gdzieś zupełnie indziej i rodzi się jakiś niepokój. Więc kochać to na 100%, być skoncentrowanym na tej osobie i uczmy tego też dzieci. Jeśli one mają w ręku ten telefon i równocześnie rozmawiają z rodzicem, to natychmiast trzeba reagować. Słuchaj, jak rozmawiasz ze mną, to odłóż to. Kto jest dla ciebie najważniejszy teraz? I tak samo, jeśli one będą funkcjonowały w tej relacji z Panem Bogiem, to się nauczą, że tu nie ma kompromisów. Kocham Boga, kiedy jestem na 100% dla Pana Boga, a nie tylko na 30% czy na 5%. Przed ludźmi, przed tymi, których kocham, o ileż bardziej przed Panem Bogiem mam być właśnie na 100%. No tak, no i by jeszcze można tutaj zauważyć na jeden taki aspekt, prawda, tutaj jakieś chipsy, tutaj Pepsi, że z powodu naszego uzależnienia od tego świata techniki mediów społecznościowych przestajemy też dbać o jakość tego, na przykład jak się odżywiamy, tego, co dzieje się w naszym życiu, zaczynamy dbać o swoje ciało, o zdrowie. No przekłada się to też na te dzieciaki, które, jak dobrze Państwo wiecie, mają dzisiaj olbrzymie problemy ze zdrowiem i nadwaga, i łamliwość, że one się tam łamią z byle powodu. Jeśli chodzi o sport, to już w ogóle szkoda gadać, to przeważnie są zwolnienia lekarskie. A więc niszczą ten wielki dar, jaki jest ciało, bo nie ma czasu na sport, nie ma czasu, żeby się wybiegać na rower czy coś. To jest bardzo słabe pokolenie, bardzo chorowite, a niestety to gdzieś jest spowodowane właśnie takim naszym pójściem na skróty w wielu tematach, no i też takim brakiem roztropności, żeby dzieciom po prostu nie dawać takich telefonów czy czegokolwiek, co będzie angażowało ich uwagę na długie godziny. To czasami może być też komputer, internet i tak dalej. Kosztem właśnie dbania o swoje zdrowie, to też gdzieś niestety zaburza ten nasz porządek funkcjonowania w świecie, w którym mamy bardzo konkretne powołanie do jakichś zadań, prac. I na nie też trzeba konkretnej siły, prawda? Pamiętam, że jak byłem w seminarium, to przyjechał jakiś ksiądz na rekolekcji i powiedział takie zdanie, że słuchajcie, żeby być księdzem, to naprawdę trzeba mieć zdrowie. Ale nie łudźcie się, żeby być rodzicem, to też trzeba mieć zdrowie, prawda? Trzeba mieć bardzo konkretne zdrowie fizyczne. No bo tu będzie dzieciak w nocy wołał i tak dalej, no nie, no do no tego trzeba siły. Ale pamiętajcie, jako księża też musicie dbać o swoje zdrowie, być silni, bo to tam kondychę trzeba mieć, zobaczycie niedzielę, Wielki Post, spowiedzi, te godziny i tak dalej, no gada się. Tu księża mogą potwierdzić, że jak nie zadbamy o to swoje zdrowie, to później naprawdę będzie problem. No nie jeden ksiądz pożegnał się z życiem, bo na przykład zasnął gdzieś tam za kierownicą, jadąc gdzieś tam spiesząc się, no bo już nie miał kiedy odespać czy coś. No różne problemy się dzieją. Więc i tutaj też trzeba uczyć dzieciaki od najmłodszych lat, że sprawa troski o swoje zdrowie to jest sprawa odpowiedzi na to, co, na to zadanie, które otrzymaliśmy od Pana Boga, że to jest coś bardzo ważnego. No też trzeba się z tego spowiadać, jeśli to zawalimy. Kolejna sprawa, nad którą tutaj można zwrócić uwagę, mianowicie polega na tym, iż jak wygląda sprawa jednej z najistotniejszych
zadań, które zostały nam powierzone przez Pana Boga, czyli miłości, okazywania sobie miłości, przygotowywania się do świadczenia miłości. Nie bez powodu Pan Jezus powiedział świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, że z miłości będziemy sądzeni. Z miłości będziemy sądzeni. Czy my potrafimy się w ogóle tego uczyć? Na pewno ten obrazek pokazuje pewną prawdę, że w sprawach uczuć, w sprawach miłości starsi ludzie poruszają się o wiele sprawniej niż młodzi, którzy nie potrafią wchodzić w związki. Zakochanie mylą z pożądliwością, z jakimiś tam poruszeniami seksualnymi. Ich związki są bardzo krótkotrwałe. Boją się wchodzić w takie małżeństwa na całe życie, czy w ogóle w relacje na całe życie. Te związki się także bardzo szybko rozpadają, pomimo tych przysiąg, jakie sobie składali. A często po prostu nie są nawet tym zainteresowani, żeby okazywać sobie jakiekolwiek uczucia. Jakby się bali, jakby wiedzieli, że to jest jakaś taka sfera, która ich przestrasza. I znowu się odwołam do takich swoich doświadczeń jako duszpasterza akademickiego. No to kiedyś, jak jeździliśmy ze studentami, no to generalnie wystarczyłoby jakiś wyjazd i tam zaraz chłopaki interesowali się dziewczynami, jakieś takie zaloty i tak dalej. To było fajne, naturalne, dziewczyny się cieszyły, chłopacy też się temu cieszyli i super, fajnie, fajnie było, wesoło. A ostatnimi czasy, jak próbuję organizować takie wyjazdy, to proszę sobie wyobrazić, że oni nie są w ogóle zainteresowani. To znaczy tak, dziewczyny są bardziej zainteresowane tym, żeby chłopaki na nie zwracali uwagę, ale chłopaki już mniej. Tak jakby w ogóle tam dziewczyny sobie, my sobie i tak to wygląda. No i tam drugi, trzeci dzień wyjazdów dziewczyny bardzo smutne, bo chłopaki się nami nie interesują. Tam nie ma żadnego zakochiwania się, ani randek, ani nic, no. Coś się tam strasznie pokręciło. Dlaczego właśnie tak dzieje? No może właśnie z tego, że nasze zaoferowanie tymi mediami cyfrowymi no zupełnie upośledziło nas właśnie w tej materii. Już pomijam kwestię, że na przykład jeden z głównych problemów młodych ludzi, który celowo pomijam, bo po prostu na pewno o tym tutaj nie jeden raz słyszeliście, czyli uzależnienie od pornografii, tak łatwo dostępnej przez telefony komórkowe czy chociażby przez internet, one naprawdę wyniszczają zdolność młodego człowieka do tworzenia relacji, zdrowych relacji z płcią przeciwną. I po tym można też rozpoznać, że młody człowiek ma problemy z pornografią, że na przykład nie potrafi normalnie, naturalnie funkcjonować właśnie w takiej sytuacji towarzyskiej, gdzie na przykład jest wyjazd, chłopakom powinny się podobać dziewczyny, jakieś tam działania powinny być podjęte, a oni w ogóle się tym nie interesują, nie są tym zainteresowani. No to można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że ci panowie na pewno mają jakiś tam wielki problem z pornografią. Więc na pewno, żeby młody człowiek potrafił dobrze wejść w to swoje główne zadanie, czyli kochania drugiego człowieka, pokochania go na całe życie, to potrzeba, żeby też uwolnił się od tego, co po pierwsze tak bardzo zabiera mu jego czas, upośledza jego serce, jego umysł, jego różnego rodzaju sprawności i tak dalej. No tak, to jest też taka sprawa bardzo życiowa, że kiedy chcemy zapytać, jak żyć, to dzisiaj naprawdę chyba lepiej jest rozmawiać ze starszymi ludźmi, bo oni trochę tego życia przeżyli. A tak jak już powiedziałem troszkę wcześniej, no jest bardzo wielki znak zapytania, czy my jako dorośli potrafimy żyć i czy jesteśmy autorytetem dla młodych, żeby ich pouczać, jak żyć. Już nie mówiąc o tym, że ci młodzi też ze swojego życia często wiele nie mają. Gdzie ci młodzi mają szukać odpowiedzi, jak żyć? Wpisać w Google, jak żyć? Pytajnik, wyjdzie odpowiedź, odpowie maszyna, a to ma odpowiedzieć człowiek. I młody człowiek chce znaleźć drugiego człowieka, który pokaże swoim życiem, jak żyć i zarazi go pasją życia. Nie pasją internetu, pasją nowej aplikacji, tylko pasją życia. To jest taka sprawa i taki haczyk, na który można młodych ludzi dzisiaj chwycić i to bardzo skutecznie. Sam też staram się proponować młodym ludziom spotkania z jakimiś ciekawymi ludźmi, którzy mają jakąś pasję, dla których ten telefon czy internet i tak dalej, to nie jest najistotniejsza sprawa życia. Mają jakieś hobby, interesują się czymś, coś robią ciekawego. No, fajnie, żeby i w waszym przypadku dzieci mogły też widzieć, że macie taką pasję życia i przekonać dzieci, że warto za czymś takim pójść. Że nie będą musiały wpisywać i szukać w internecie, co to znaczy żyć.
Pamiętajmy też, że to nie jest tak, że ci młodzi ludzie nie mają potrzeby relacji, takie jak miłość i tak dalej. One gdzieś tego szukają. Są takie aplikacje, które gdzieś tam ułatwiają im to randkowanie w sieci i tak dalej. Niektóre to niestety są skierowane tylko i wyłącznie na to, żeby znaleźć osobę, która by miała ochotę po prostu stworzyć jakiś rodzaj relacji seksualnej i to jest już ruina wtedy duchowa dla takich osób. Ale to, co też czasami zdarza mi się słyszeć od takich ludzi, dla nich to jest po prostu za trudna sprawa. No bo wiadomo, tu też trzeba podjąć jakiś wysiłek. Wysiłek zapoznania kogoś, rozmowy, randek, a oni chcą po prostu na skróty. Mieć natychmiast, od razu jakiś tam rodzaj spełnienia. No oczywiście, tak jak powiedziałem, najczęściej wychodzi z tego ruina. Przede wszystkim to też widzę, oni mają wielki problem, żeby patrzeć sobie w oczy. Żeby tworzyć takie relacje, takiej bliskości intymnej, gdzie spotykam się twarzą w twarz z drugim człowiekiem i przez jego twarz poznaję prawdę o nim samym. Oni się jakby tego boją, uciekają, że im łatwiej jest rozmawiać przez komórkę, ekran komórki, że to jest jakaś taka bezpieczna przestrzeń, prawda? Z drugim rozmawiać, bo tam kamerka, ale żeby się spotkać na żywo, to już z tym mają bardzo poważny problem. Spotykać się twarzą w twarz z Bogiem. Tak samo jak będzie wyglądało. No. Możliwe spotkanie się z Bogiem w kościele, przez sakramenty. Coś tam się dzieje takiego niepokojącego. Woleliby tutaj zdecydowanie jakiś rodzaj kontaktu na odległość. Tak więc jedną z najważniejszych i najpiękniejszych rzeczy, jaka może się przytrafić nam, to właśnie sprawa miłości. Miłości człowieka, miłości bliźniego i miłości Boga. Jeżeli to przegramy, bo nie nauczymy się kochać człowieka, funkcjonować jako kochający ludzie, to po prostu rozwalamy pierwsze Boże przykazanie. Najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego. No i wtedy pytanie o nasze zbawienie. Człowiek, który nie jest kochany i nie potrafi kochać, to traci sens życia, choćby nawet nie zdawał sobie z tego sprawy. To, że ci młodzi ludzie dzisiaj tak często targają się na swoje życie, to też podejrzewam w znacznym stopniu ma swoje przyczyny i źródła właśnie w tym, że w sprawie miłości oni są potwornie okaleczeni. Więc starając się im pomagać właśnie w tym, to też uczmy ich tej miłości. Najpierw, żeby ją potrafili dostrzec między najbliższymi, czyli między rodzicami, między ojcem i matką, na w dalszej sprawie, no to we własnym życiu bądźcie dla nich przewodnikami, aby nauczyli się właściwie posługiwać swoim własnym sercem. Oczywiście też mówiąc tak pięknie o tych starszych, wolnych od mediów społecznościowych, też nie chciałbym idealizować ich, bo doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że i oni bywają bardzo, bardzo popsuci. Różne tam narzędzia są tworzone, żeby pozyskiwać też niestety duszę tych starszych ludzi dla niedobrych rzeczy. Owszem, nie będą to może tego rodzaju narzędzia jak dla młodych, ale sporo tej bardzo szkodliwej prasy, książek, filmów. Do tego przecież ci starsi mogą sięgać i to niestety zatruwa ich serca, zatruwa relacje z Bogiem. No ale mimo wszystko potrafią zachować w tym wszystkim o wiele więcej wolności niż młodzi ludzie, którzy naprawdę już są tak zniewoleni, że bardzo trudno jest im normalnie funkcjonować. Kolejny taki obrazeczek, który też będzie nam pokazywał pewną prawdę o tym, co się dzieje w życiu i w duchowości młodego człowieka. Mianowicie zobaczymy tutaj właśnie rodziców, ojciec, syn, matka, córka, mąż i żona, ale dzieli ich ściana. Dzieli ich ściana, mur, który symbolicznie jest ukazany przez smartfon. I o co tutaj chodzi? Że ten cały wirtualny świat tworzy między nami mury. Tworzy mury wśród ludzi, którzy mają być sobie najbliżsi. I jeśli takie mury powstaną między członkami rodziny, to można też by, nie ma tego tu obrazka, ale powinien się znaleźć cała rodzina, smartfon i Pan Bóg. To dokładnie będzie to samo. Nie jesteśmy w stanie dostrzec drugiej osoby, zainteresować się tą osobą, bo jestem wpatrzony w ten telefonik. I tym bardziej będzie tak samo, jeśli chodzi o nasze relacje z Panem Bogiem. Dlaczego ten smartfon jest taki duży? Czy nie wystarczyłoby ukazać takiego małego? Bo to nawet jest takie symboliczne. Popatrzmy, z roku na rok ekrany smartfonów są coraz większe. I symbolicznie one zajmują coraz większą powierzchnię naszego życia, coraz większy procent naszego życia.
Coś w tym pewnie jest, że małymi kroczkami zatracamy się. I to, co kiedyś było naprawdę jakimś ułamkiem procenta dnia, to dzisiaj zamieniło się na długie godziny. Ilu ludzi się spowiada, nie mam czasu na modlitwę. A policz właśnie na tej aplikacji w telefonie, ile godzin spędziłeś przed telefonem. I choćbyś połowę tego spędził na modlitwę, to byłbyś już może święty. Żałuję 5 minut dla Pana Boga, ale nie żałuję długich godzin, żeby tam czatować z kimś, dzielić się na Facebooku, co fajnego w moim życiu i tak dalej. Bo niestety to wszystko, te media społecznościowe zajmują coraz większą część mojego życia. Bez wątpienia technologia może oddzielić od siebie nawet najbliższych członków rodziny. Paradoks, bo ona miała przybliżać, została stworzona po to, żeby przybliżać członków rodziny, dać im narzędzie do komunikacji. Ale jeszcze większy paradoks polega na tym, że im jest o wiele łatwiej komunikować się z sobą właśnie przez telefony, SMS-ami, niż spotkać się, mówiąc tak nieładnie, właśnie na żywca i w ten sposób rozmawiać. Wtedy nie potrafią rozmawiać, ale przez telefon świetnie im się rozmawia. No, jeszcze jedna taka rzecz, mianowicie fizycznie może jesteśmy obecni przy sobie, ale jednak psychicznie, duchowo jesteśmy od siebie bardzo odlegli. Dziecko ma swój świat, żona, mąż, każdy ma swój świat, a każdy wpatrzony gdzieś tam w tą przestrzeń, która przecież nie istnieje fizycznie. To jest też jakiś bardzo przykry obraz rozbitej wspólnoty, że żeby dojść do Pana Boga, trzeba też być we wspólnocie. Tak to Pan Bóg ułożył. Żeby zbawiać się mamy we wspólnocie, razem, w pojedynkę do nieba nigdy nie wchodzimy. I nagle się pojawia coś, co jest jakby takim klinem i nas rozprasza. Jedna z zasad życia duchowego. Zły duch, jak się chce do kogoś dobrać, to zawsze chce go oddzielić. Najsłabsze ogniwo od rodziny, ono gdzieś tam ucieka i jego atakuje. A jeżeli cała rodzina jest rozproszona, no popatrzmy, że później bardzo trudno o możliwość zbawienia takiej rodziny. Więc trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, jaką wartością jest wspólnota, jak wiele dzisiaj trzeba wysiłku, ale też takiej rozwagi, by nie dopuścić niczego, co by mogło tę wspólnotę zniszczyć. Kolejna sprawa, o której można powiedzieć, to już jest związana z kolejnym obrazkiem, gdzie jak się przyjrzycie uważnie, to ktoś tutaj zrobił taki rodzaj artystycznej kreacji, że ta twarz zostaje przedłużona, jakby wciągnięta w ten telefon. Że człowiek stał się jedno z tym telefonem komórkowym. Ale też popatrzmy, bo można by to na dwa sposoby zobaczyć, że jakby ta komórka wysysała najpierw oczy, twarz, ale też i rozum człowieka, jego umysł. Że to są właśnie jakieś symbole, że to pochłonięcie oczu, te moje oczy ciągle wpatrzone w telefon, to równocześnie symboliczne odzwierciedlenie tego narzędzia, które wchłania moją duszę, wciąga moją duszę. Ja już nie jestem właścicielem mojej duszy, bo swoją duszę sprzedałem temu urządzeniu. Odebrać komuś twarz, to odebrać komuś tożsamość. Wiedzą o tym doskonale ci, którzy na przykład przeżyli jakiś wypadek, ich twarz została zmasakrowana. Twarz jest czymś bardzo ważnym. Nasza tożsamość zostaje odebrana. I w końcu właśnie umysł. Ktoś chce wykorzystać nasz rozum, przeprogramować nasze myślenie, a ono odpowiada za nasze życiowe decyzje, za to, kim jesteśmy i jak będziemy zmierzać ku spełnieniu tego powołania, do którego zostaliśmy przez Boga stworzeni. To wszystko, co najważniejsze, co stanowi o naszej indywidualności, zostaje nam odebrane. Jeśli zatem zostanie nam to odebrane, jeśli zostaną nam odebrane nasze oczy, nasz rozum, to w tym momencie i nasza koncentracja zostanie skierowana właśnie w to urządzenie, to nigdy nie będzie mogła skierować się czy przekierować na to, co jest najważniejsze. Przekierować na to, po co właściwie zostaliśmy stworzeni jako ludzie, po co jesteśmy ludźmi, czyli na kwestię drugiego człowieka, jego potrzeb, na kwestię Boga, kwestię naszego zbawienia. Kolejna właśnie grafika, ona może być podobna w swojej interpretacji do tego pierwszego obrazka, ale też są tutaj pewne sprawy, które warto podjąć. Mianowicie widzimy, że ten telefon jakby stanowi część krwiobiegu człowieka. Stanowi przedłużenie jego ręki. To już nie tylko kwestia ręki, ale tam są jakby takie żyły, że one wplatają się bardzo mocno w nasz krwiobieg, więc
Więc widzimy, że być może jest to też taki problem wielu z nas. Pamiętam, że taki wyrzut na Facebooku, ktoś tak powiedział do młodego człowieka, który sobie zrobił zdjęcie z telefonem w ręku, to był jakiś rodzaj takiego selfie i ktoś tak to skomentował. Ja sobie tutaj zapisałem, że odkąd zacząłeś gimnazjum, telefon stał się trwałą częścią twojej ręki i cokolwiek dalej w życiu będziesz robił, tak będzie dalej. Czyli niejako taki wyrzut, że odkąd ciebie pamiętam, ty ciągle w tej łapie trzymasz telefon komórkowy. I jak ciebie znam, to ty ciągle będziesz z tym telefonem łaził. No, to nie był taki śmieszny tekst. Tutaj padały brzydkie słowa, ja je wykreśliłem. Ale tu było kilka brzydkich słów, żeby pokazać, chłopie, opamiętaj się. Tak nie powinno być, odkąd ciebie pamiętam, to ty tylko ciągle z tym telefonem w łapie. Telefon w łapie bardzo utrudnia nam wiele rzeczy. Wyobraźmy sobie, że teraz taki telefon w ręku mamy, zwłaszcza te takie wielkoekranowe i przypuśćmy, że będę chciał się z panią przywitać z tym telefonem w łapie. Czy to się da? No to będzie coś nie tak, bo to jest jakaś przeszkoda między nami, prawda? Pytanie, czemu go nie upuszczę? Jak upuszczę, to będę ratował telefon. Kolejna taka sytuacja, gdybym na przykład chciał, znaczy ja nie, ale wy, wziąć ślub, prawda? I podajcie sobie, mówi się do małżonków, podajcie sobie teraz prawe dłonie, prawda? No to ten telefon w łapie, no czy to jest możliwe, żeby na ślubie ci małżonkowie, bo jeden z nich miał ten telefon w łapie i równocześnie trzymał rękę współmałżonka i ksiądz by miał im ślubować? Czemu on nie chce puścić tego telefonu? Ale tak jest, symbolicznie tak jest w wielu przypadkach, że on ciągle ten telefon trzyma w łapie, czy ona? Telefon, bo uprzywiązanie do czegoś, co jest jego jakimś tam nałogiem. I to również będzie jakąś taką przeszkodą. Komu on przysięga? Gdzie jest ten przepływ miłości? Czemu on został zablokowany? Modlę się do Boga, ręce ma mieć złożone, ręce ma mieć wyciągnięte na znak, że proszę go o coś, ale ciągle ten telefon w łapie. No to gdzie ta łaska ma tutaj spływać? Co się dzieje z tą moją ręką? No właśnie, pamiętacie może to badanie, które przeprowadzono jakiś czas temu, to gdzieś tam pewnie na etapie szkoły średniej było mówione na lekcjach biologii o pułapka na małpę. Znacie, prawda? Że słoiczek, tam jakiś smakołyk, małpa jak wsadzi rękę do słoiczka, to ona ma coś takiego, że ona nie chce puścić tego swojego smakołyku i to jest właściwie pułapka na małpę. I dzisiaj niestety taki telefon często jest taką formą pułapki na małpę, że jak już raz padnie w tą naszą rękę, to my go puścić z tej ręki nie chcemy i wiele rzeczy nam się w życiu rozwali przez telefon, ale my i tak tego telefonu nie wypuścimy, że ciągle jesteśmy do niego przywiązani. Pamiętajmy, żeby dostać się do nieba, to trzeba wszystko puścić ze swoich rąk, wszystko, co do czego byłeś przywiązany, inaczej nie wejdziesz do nieba. I pytanie, czy ja rzeczywiście jestem na to gotowy, żeby czegokolwiek się pozbawić, żeby tak jak niektórzy mówią, co jakiś czas odstawić to, minimalizować, to nie jest mi potrzebne, potraktować troszkę tą komórkę jak taki stacjonarny telefon, do którego od czasu do czasu podchodzę, czy ja rzeczywiście cały czas to muszę mieć w ręce. Nie bez powodu też Pan Jezus mówi, jeśli coś jest ci powodem grzechu, odetnij to. I tam nawet mówi o tej ręce, o oku, żeby je wyłupić. Więc tym bardziej trzeba tutaj zastanowić się nad tym symbolem zniewolenia i do tego przekonać dzieci. No i jeszcze taki jeden aspekt tego obrazku, na który zwróciłem od początku właśnie uwagę, że krew niesie życie, że krwiobieg został dany nam właśnie po to, żeby transportować krew. Krew przez serce zostaje utleniona i dalej odżywia wszystkie komórki. A teraz pytanie, w którym kierunku ta krew przepływa? Czy do serca, czy raczej ona idzie do komórki, tam zostaje jakoś przefiltrowana, czy właściwie nie przefiltrowana, tylko zanieczyszczona. Nasza krew zostaje zanieczyszczona i z powrotem wchodzi w nasz obieg. I ona nie otrzymuje tlenu, tylko otrzymuje jakąś truciznę, którą wchłaniam w siebie. I tak później funkcjonujemy troszkę jak takie zombie. No, może właśnie też tak jest, że trzeba się zadać, co się dzieje z tą moją krwią. To kolejny taki obrazek, który pokazuje jeszcze w inny sposób to nasze zniewolenie, właśnie jakby złapani w sieć, bo tutaj też nurki symbolizują troszkę tą sieć.
Czy ja sam, czy moi bliscy, dzieci przypadkiem nie zostali już tak złapani w sieć. Popatrzmy też tak inaczej na to, że w sieci to kiedyś łapano zwierzęta, kiedy chciano je, choćby zjeść, czy coś, po prostu zniewolić te ptaki. Czy ptak wzniesie się do nieba taki, który został złapany w sieci? No nie, on już jest w sieci, on będzie się szamotał i zdechnie. I to samo jest z człowiekiem. On się do nieba nie wzniesie, jeśli jest złapany w sieci. Trzeba się uwolnić z tej sieci, żeby się móc wznieść do nieba. I w tym też trzeba pomagać młodym ludziom, choćby nakładając im bardzo konkretne limity korzystania z internetu. To mówiłem od zawsze i powtarzam, żeby dzieciom nie dawać do własnego pokoju komputera, laptopa, że to Wi-Fi w domu, w powietrzu, że tam w każdym miejscu można mieć dostęp do internetu, to nie jest najlepszy pomysł. Tylko jeżeli już to na kablu i to w jednym pomieszczeniu publicznym, jakimś tam salonie, jeden komputer i ściśle limitować czas. Pół godziny, może 20 minut, nie wiem ile tam potrzeba, żeby tam dziecko bez szkody dla siebie mogło skorzystać z internetu. Ale jednak nie pozwalać, żeby dziecko zostało właśnie tak usidlone. I to na pewno będzie wymagało wielu wyrzeczeń, także ze strony dorosłych, którzy chcieliby sami troszkę dłużej sobie posiedzieć w tej sieci, ale jednak to się tak nie da dzisiaj bez walki. No właśnie, to też jest ciekawe, na tym obrazku nie widzimy żadnej walki, tej kobiecie to nie przeszkadza. Ona nie szamocze się, a może nawet jest nieświadoma, że już została złapana w sieć. No, wielu ludzi z pewnością dzisiaj jest jak tacy zahipnotyzowani. Jakiś rodzaj tragicznej ślepoty, że nie widzą tego, co się z nimi dzieje. Że ten komputer już całkowicie zdominował ich życie, że komputer w szkole, komputer w pracy, komputer jako forma odpoczynku. A jeżeli to dotyczy dzieci, no to już rzeczywiście możemy też się bardzo obawiać. Nasza twarz ma być zwrócona przede wszystkim w stronę Pana Boga, żeby ona zauważyła wszystko to, co staje się jakąś formą sieci. Im bardziej naszą twarz kierujemy do Pana Boga, tym bardziej jesteśmy wolni. Tylko pytanie, jak często potrafimy patrzeć na Pana Boga. Tutaj taki kolejny obrazek, którym warto się przyjrzeć. Obrazek Facebook Doctors. No właśnie, tak się zastanawiałem przez pewien czas, o co by właściwie chodziło w tym obrazku, ale no jednak jakaś symbolika jest, taka bardzo wyraźna. No tak, zamiast spotkać się z drugim człowiekiem, który może nam w życiu pomóc, to my sobie szukamy takich, w cudzysłowie, lekarzy na Facebooku, prawda? Mam jakiś problem, napiszę o nim na Facebooku i zaraz się znajdzie mnóstwo lekarzy, którzy będą mi radzić. Radzić w relacjach, radzić w zdrowiu, radzić w sprawach dotyczących organizacji mojego życia i tak dalej. Facebook Doctors. Tylko jaką wartość ma takie doradztwo internetowe? Jak się Państwo zdaje? Szczególnie lekarze i prawnicy skarżą się, że Facebook odbiera ich klienta, a potem zostają opuszczone ofiary, które muszą poświęcać znacznie więcej czasu. Znacznie więcej czasu, a te biedne ofiary muszą wydawać o wiele więcej pieniędzy i już z o wiele większymi problemami trafiają do prawdziwych lekarzy. A nieraz już niestety nawet im się pomóc nie da. Więc popatrzmy, że tak właśnie jest w naszym życiu, że my sobie szukamy w jakimś nierealnym świecie pomocy na nasze rzeczywiste, realne problemy, co jest chore samo w sobie, nielogiczne i zupełnie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, ale tak robimy, to się zawsze kończy źle. Co więcej, nawet wielu ludzi chciałoby, żeby kapłani świadczyli taką pomoc przez internet. No owszem, do pewnego momentu można, ale ja jednak temu się sprzeciwiam, prawda, że nieznana mi osoba pisze do mnie o jakichś bardzo ważnych, prywatnych problemach, ja mam jej doradzić. Z całą moją odpowiedzialnością kapłańską za każde wypowiedziane słowo, że przez każde moje słowo ta osoba może albo sobie zniszczyć życie, albo zbawić, albo potępić. A ja jej nie znam, więc ja odmawiam. Ja mówię, jak się spotkamy twarzą w twarz, to możemy rozmawiać i na to będzie trzeba trochę czasu. Ale ja nie będę doradzał przez internet, prawda? Zwłaszcza, jeżeli to są poważne sprawy, jakieś tam drobnostki, to jasne. Ale jeżeli tutaj są poważne sprawy, jakieś tam małżeńskie czy coś, no przepraszam. Tu troszkę odpowiedzialności za to. Ludzie chcieliby, żeby na przykład księża spowiadali przez internet. No, ile, że ja już miałem takich propozycji, naprawdę. Czy mógłby mnie ksiądz wyspowiadać przez internet? Albo u nas to tam gdzieś w Niemczech, czy gdzieś tam ksiądz tak robił. Poważnie. Jakiś tam jeden z drugim się tak znaleźli, że spowiadali przez internet. No nie wiem, w jakim kościele oni tam funkcjonują, ale w katolickim chyba jeszcze tego nie wolno robić.
Tak samo, no nie da się z Panem Bogiem spotkać przez internet. No, no znaczy nie, przepraszam, no można w jakiejś formie ewangelizacji internetowej, ale przede wszystkim jak Pan Bóg się chce z nami spotkać? Osobiście, w Kościele, przez sakramenty, komunię świętą, którą przyjmujemy przez twarz. To tak jak my księża nieraz słyszymy na tych spowiedziach, szczególnie przedświątecznych, że nie chodziłam do kościoła, ale oglądałam w telewizji wszystkie msze święte i uważam, że nie mam grzechu. A komunię Pani przyjęła przez tą telewizję? No nie, no nie przyjęłam, no jak mam przez telewizję? No właśnie, no jak mam przez telewizję przyjąć komunię? No to jest właśnie to, żeby ludzie chcieli przez telewizję, uważają, że mają świetną relację z Panem Bogiem przez telewizję. No to też tak, no to po co Pan mieszka z żoną? Weźcie sobie kamery, postawcie, Pan tu mieszka, Pani tam, no i przez kamerki. No, okazuje się, że wielu ludzi tak funkcjonuje. No, no i to jest jakaś wielka parodia naszego normalnego życia. Ale tutaj jeszcze jest coś innego w tym obrazku, to już zupełnie inna interpretacja, że ten twórcy tego wirtualnego świata oczywiście zarabiają na nas, bo to wszystko zostało stworzone przede wszystkim dla pieniędzy, ale też no, można powiedzieć, że zły duch tutaj gra, chce ugrać nasze dusze, po prostu wycisnąć z nas te resztki życia. I właśnie niejako ci twórcy, ci tacy jacyś wielcy anonimowi będą reanimować nas nawet po śmierci, żeby jeszcze wydobyć z nas resztki aktywności, żebyśmy już w tym całkowitym zniewoleniu jak najdłużej byli tymi aktywnymi uczestnikami tego wirtualnego świata aż do samego końca, że nawet w ostatnim tchnieniu człowiek nie będzie w stanie pomyśleć o Panu Bogu, bo go będą tam dociskać, dobijać, jeszcze powiedz coś, napisz coś, zalejkuj coś i tak do końca, bo za tym stoją pieniądze, za naszą aktywnością i jesteśmy dla nich ważni, dopóki jesteśmy aktywni. I wiele spraw w naszym życiu może się posypać, ale nie to. Tam będą przypominacze, jakieś właśnie aplikacje wyskakiwały, kliknij, zobacz, bo ktoś coś tam skomentował, żebyś ciągle zwracał swoją uwagę, a za tym idą bardzo konkretne pieniądze. I tak zostajemy odłączeni od naszego życia. Kolejny obraz. No myślę, że tutaj niektórzy z Państwa szybko znajdą analogię z pewną baśnią braci Grimm o szczurołapie z Hameln, który grając na flecie wyprowadzał z miasta nieświadome szczury. Zresztą to zostało oparte na prawdziwym wydarzeniu, chociaż mówi się przez niektórych, że to miało charakter pewnej legendy, że w 1284 roku właśnie to dolnosaksońskie miasteczko zostało nawiedzone przez plagę szczurów i wynajęty szczurołap rzeczywiście wyprowadził te szczury z miasta, grając na flecie. Kiedy upomniał się o zapłatę, nie chcieli mu tej zapłaty dać, nie chcieli mu dać pieniędzy, więc on ponoć właśnie na tym flecie zaczął grać tak, że zgromadził przy sobie wszystkie dzieci i wyprowadził wszystkie dzieci z miasta, że one zniknęły. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Taka jest legenda, taka jest legenda braci Grimm, baśń na tym oparta, na tym wydarzeniu. Ktoś niedawno badał okolice tego miasta, no i odkryto jakiś wielki grobowiec, gdzie znaleziono wiele ciał, trupów, szkieletów właśnie małych dzieci, więc jakieś tam wydarzenie było. Jakaś śmierć masowa dzieci, nie wiadomo do końca, co to było. No w każdym razie tak to przeszło do legendy, ale popatrzmy też, że dzisiaj też, no niestety, są tacy ludzie, którzy jakby tak zniewalają te wasze dzieci, że one idą jak te lemingi za nimi. Jak te lemingi i zostają bardzo szybko odłączone od swoich rodziców. Już ich uwaga nie jest skoncentrowana na to jest taki właśnie marsz chocholi, taniec chocholi, marsz lemingów, a one nie widzą, są nieświadome. Rodzice są tego nawet nieświadomi, a kiedy się budzą, no niestety już jest za późno. Tak więc z pewnością te media społecznościowe potrafią wyprowadzać dzieci z domów, od swoich rodziców, ze szkoły. Taka historia w jednej z moich poprzednich parafii, 12-letnie dziecko uciekło od swoich rodziców, zostało na szczęście bardzo szybko jednak zlokalizowane przez policję i okazało się, że ta dziewczynka nawiązała relację z jakimś obcokrajowcem. Ona świetnie operowała angielskim pomimo 12 lat i się komunikowali w angielskim. W ogóle to się okazało, że to był jakiś taki parasatanista, to policja nawet powiedziała, że jeżeli jesteście wierzący, to takim najlepszym terminem na człowieka, który się kontaktował z waszą córką, to jest satanista, jakiś parasatanista. Muzułmanin zresztą też, on się określał jako muzułmanin. I oni pytali, policja pytała rodziców, czy wy byliście świadomi, że wasze dziecko
weszło w taką relację, a ta relacja trwała długie miesiące. Mówię, że nic, ona nam nigdy nie powiedziała ani słowa, nic. No to sobie poczytajcie te SMS, zobaczcie, co wasza córka wyprawiała w sieci. No, oni, nie wiem, jak wygląda sytuacja dzisiaj, ale no, nie mieli żadnego kontaktu od tego momentu z własną córką. I stracili właściwie dzieciaka, stracili jego duszę przez swoją własną nieuwagę. Tak więc owszem, są to pewne narzędzia komunikacji, ale jeśli nie zwrócimy uwagi na pewne niebezpieczeństwa, to można stracić swoich najbliższych. Wisieć na Facebooku, takie słowo, które się dzisiaj coraz częściej pojawia, że ktoś ciągle wisi w internecie, wisi na Facebooku. No, popatrzmy, że to jest niestety taki problem, że tak się potrafimy uwiesić w jakimś medium, że wszystko już jest wywalone na pokaz. Wszystkie moje problemy, wszystkie moje sprawy, nieustanne komentarze, oceny, zainteresowanie, o wszystkim mówię. Tego też niestety uczą się dzieciaki. I ciągle jestem wystawiony na czyjąś opinię, na zwrócenie uwagi. Szukam dowartościowania u innych ludzi. To jest jakby też wejście w tą przestrzeń, o której mówiłem na samym początku. Że jeżeli nie mam wokół siebie tych, którzy będą zainteresowani moim życiem, a przeważnie są to niestety dzieci z rozbitych rodzin, to będę chciał wywalić siebie, swoje życie na wierzch. Nic nie mam prywatnego. I zupełnie takiego człowieka nie będzie interesowały sprawy związane z Panem Bogiem, z jakimiś tam relacjami duchowymi, bo on przede wszystkim będzie się starał podtrzymywać relacje z tym zupełnie nierealnym światem, jakichś pseudo przyjaciół i znajomych i tak dalej. Myślę też, że ten obrazek pokazuje pewną prawdę. To znamy dobrze symbol Twittera. Tu jest pewna gra słowna zawarta w tym obrazku, bo słowo to tweet to oznacza ćwierkać, prawda? A tutaj widzimy tą młodą dziewczynę, która potrafiła się zachwycić tym prawdziwym ćwierkiem, prawda, wydobywającym się z żywego ptaka, pomimo tych multimedialnych, sztucznych dziesiątków tweetów, ćwierków tak zwanych, prawda? Że jest jednak w tym świecie natury, w świecie stworzonym przez Pana Boga, coś, co pomimo tego wszystkiego, co stwarza człowiek, będzie cały czas odwracało naszą uwagę. Przypominało, że istnieje inny świat, ten prawdziwy świat. Świat, który stworzył Pan Bóg. Taki młody człowiek też napisał na Facebooku: stałem na peronie i patrzyłem na ptaki, owady, kwiaty. Wszyscy wokół mnie wpatrywali się w swoje telefony. Świat jest znacznie bogatszym doświadczeniem. To jest właśnie to, w co powinniśmy wciągać dzieci. A dlaczego to jest tak bardzo ważne? Żeby wyłączyć ten telefon, żeby odwrócić uwagę swoją, dziecka, od tego nierealnego świata. Żeby właśnie w tym prawdziwym świecie spotkać Pana Boga. Jest napisane w Piśmie Świętym, że z wielkości stworzeń poznaje się Jego Stwórcę. Jeśli chcemy, żeby dziecko doświadczyło Pana Boga, spotkało Pana Boga, zachwyciło się naturą, to twórzmy właśnie takie płaszczyzny spotkania z Panem Bogiem, ale też unikajmy tej sytuacji, że ten telefonik oczywiście z funkcjami fotograficznymi ciągle będzie w łapie dziecka, bo ono musi fotografować wszystko i no niestety znowu się wkręci w to, żeby ten telefon trzymać w łapie. Chce mieć aparat? Dobrze, niech kupcie mu jakiś aparat, ale niech to będzie tylko aparat. Niekoniecznie to musi być smartfon z funkcją fotografowania. I może właśnie w ten sposób przekona się, że Pan Bóg jest, że jest wielki, że jest kreatorem tego świata. I to serce zostanie jednak już tam, po tamtej stronie, w tym prawdziwym świecie. To, co mówi, jest może takie idealistyczne, ale bywa prawdziwe. Bywa prawdziwe. Ja osobiście jako kapłan bardzo często staram się tworzyć takie przestrzenie dla młodych ludzi, żeby ich wyprowadzać w jakieś ładne miejsca, szczególnie lubię góry. No i tam, żeby się tym zachwycili. Wiem, że ta cząstka ich serca tam gdzieś zostanie, w tym świecie natury. I to będzie jakaś pierwsza przestrzeń spotkania z Panem Bogiem, może pierwszej prawdziwej modlitwy. I do tego też was zachęcam. Kolejna sprawa. Zwróćmy uwagę, że na tym obrazku możemy zobaczyć taką sytuację, która bardzo często powtarza się w naszym życiu. Mianowicie
jakiś mężczyzna niesie na wędce laptopa, prawda, tu jest Facebook, tu dziecko idzie. No, można by to na wiele sposobów interpretować. Ja to sobie zinterpretowałem właśnie w taki sposób, że ten rodzic usiłuje jakimś podstępem zaciągnąć dziecko do szkoły. Że ono samo z siebie nie pójdzie, ale właśnie takim podstępem ojciec doprowadzi dziecko do szkoły. I my tak dzisiaj próbujemy podstępem doprowadzać dzieci do różnych celów. One są tak zniewolone przez coś, że żeby one mogły jednak funkcjonować w miarę normalnie, to trzeba dziecko czymś przekupić, przechytrzyć. Ale to nie o to chodzi. To jest ogromna pułapka, że na przykład jak dobrze skończysz tą klasę, to my ci coś tam kupimy, prawda? Jak zdasz ten egzamin, to dostaniesz coś tam, przekupywanie dziecka. Fatalnie, że my jako księża się w to wkręciliśmy. Ja to piętnuję, gdzie tylko mogę, nikt mnie nie słucha. Że na każdej drodze krzyżowej dziecko musi dostać jakiś gadżecik, jakąś naklejeczkę, różaniec, już nie wiadomo co. Wszędzie, żeby przyszło do kościoła, to ono musi coś dostać. Jak nie dostanie, to już przestanie chodzić. To jest złe. To jest złe. Tak nie można robić. To się źle skończy. To jest na krótką metę tylko. Doraźna obecność dziecka, bo coś dostało. Ono ma nie dla prezentów, nie dla gadżetów przychodzić do kościoła. Owszem, ktoś powie, że to jest przesada, że to tak. Popatrzmy jednak na fakty, że one po jakimś czasie przestają chodzić do kościoła. Wystarczy to gimnazjum, wystarczy to bierzmowanie, bo nie nawiązało relacji z Bogiem, a wcześniej to było pozorne. Bo ktoś coś nam dawał, naklejeczki, świecidełka i tak dalej. Ono przede wszystkim musi chodzić do kościoła ze względu na Pana Boga. Wytłumaczyć jak najwcześniej, po co tam jesteś, dla kogo chodzisz, czy z miłości. Piękny przykład dzieci z Fatimy, które Matka Boża wprowadzała w największe tajemnice wiary, łącznie z tym, że pokazała im piekło, pokazała czym jest ludzkie cierpienie, ale przez to nauczyła je modlić się. Modlicie się, żeby wpływać na zło tego świata, żeby je chociaż minimalizować, żeby wynagradzać Bogu. A dzisiaj dzieci się przed tym chroni. Nie wolno dzieciom mówić o piekle, nie wolno im pokazywać Jezusa na krzyżu. Dziecko pójdzie na drogę krzyżową, to już jest tragedia, bo dziecko zobaczyło i poznało tajemnicę cierpienia. Ale właśnie to dziecko posiada czyste serce i właśnie w taki sposób może nawiązać relację z Panem Bogiem, poprzez którą będzie chciało trwać w bliskości z Nim, pomimo tego, że nie będzie dostawało żadnych gadżetów ani niczego, ono będzie przychodziło po prostu tylko i wyłącznie dla samego Jezusa. Jeśli Bóg nam będzie się zawsze kojarzył z taką maszynką do zdobywania fantów, no to jasne, że to na zawsze pozostanie taka relacja, że to jest taki bogaty wujek, o którego mogę zawsze prosić, jak mam jakąś potrzebę. No ale Bóg to nie jest bogaty wujek, do którego mam się zwracać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam jakąś potrzebę. Tu jeszcze taka sprawa dotycząca tego tańca i znowu jakiś tam rodzaj relacji międzyludzkich, ale ileż tych naszych relacji tak naprawdę jest skoncentrowanych tylko i wyłącznie na sobie samym. Tak jak wspomniałem, jest takie pokolenie, które dzisiaj nie potrafi funkcjonować w normalnych, prawdziwych relacjach, że jestem dla kogoś, ze względu na kogoś. Ja jestem po to, żeby przy kimś fajnie wyglądać, żeby siebie wypromować i tak dalej. Jak to ktoś nawet powiedział, że ten obraz rzeczywiście jest jakąś taką absolutną, totalną definicją pewnego pokolenia, które dzisiaj wchodzi dorosłość, które nie potrafi dostrzec drugiego, ale jest całkowicie zapatrzone w siebie. No wiadomo, to jest ogromna pułapka, którą zły duch zostawia na człowieka. Uczynić go egoistą. Egoizm to jest najpoważniejsza przeszkoda do naszego zbawienia. Całe nasze życie ma polegać na naszym oczyszczaniu się, czyli uwalnianiu od egoizmu. A my niestety wpadamy w coraz większy egoizm i udajemy miłość, udajemy relacje, a tak naprawdę jesteśmy skoncentrowani tylko na sobie. No właśnie, ta nowoczesna miłość, jak to wygląda. Tutaj jest jeszcze taki ciekawy obrazek, który można by nazwać taki mobile zombies, prawda? Że właśnie takie zombie, cyfrowe, telefoniczne zombie, że tak troszkę funkcjonujemy. Jak ci zniewoleni zombie, to wiadomo, kto to jest zombie. On już nie kontroluje swojego ciała, ale ma tą wierzchnią szatę człowieka. Kto tu jest na tym obrazku prawdziwie wolny? Czy jest ktoś tu prawdziwie wolny? Kto? Tylko ptaki. Dobrze, tutaj ktoś mówi. Tylko ptaki są prawdziwie wolne. I pytanie właśnie, gdzie my jesteśmy? Czy jesteśmy tymi uwiązanymi ludźmi przez jakiś ludzki twór, który nam pochłania nasze życie? Czy chcemy, jak te ptaki, sobie swobodnie szybować? To jest
bardzo utrudnione, bo nawet jak ktoś się chce pozbyć tego konta, to tam jeszcze przez 30 dni ma możliwość, żeby się rozmyślić i wrócić. I przeważnie większość się łamie i wraca do tego samego konta. Kolejny obraz, który pokazuje nam, jak wiele czasu nam pochłania, zabiera to wszystko, co związane z portalami społecznościowymi. Czasu, który został nam dany jako dar od Pana Boga, który nie można marnować. I tego trzeba uczyć młodych, tego trzeba uczyć dzieci. Że to jest bardzo konkretna inwestycja w to, kim będę w przyszłości. Na ile będę potrafił dobrze spełniać swoje obowiązki jako ojciec, żona, mając bardzo konkretny zawód. Dzisiaj my sobie pozwalamy wydzierać czas. Już nie szanujemy czasu tak jak w przeszłości. Paradoksalnie technika nam pozwala oszczędzać czas, ale jednak równocześnie ona nam ten czas zabiera. Więc gdzieś tak na nowo powinniśmy szukać okazji do tego, żeby przypatrzeć się, ile czasu oddaje Panu Bogu drugiemu człowiekowi, a ile po prostu gdzieś tak ucieka. Dzieciom pomóc trzeba w bardzo precyzyjnym ustawieniu ich obowiązków. Ten słynny podział dnia z konkretnymi obowiązkami, który przecież my przechodziliśmy też, mając jakiś tam bardzo uniwersalny program nauczania, szczególnie na tych pierwszych etapach, on dzisiaj by się bardzo sprawdził. Właśnie, ten kolejny obrazek, który pokazuje, że prawdziwe życie jest w jednym miejscu, ale większość ludzi będzie niestety szła tam, gdzie tego życia nie ma. Mimo, że są na pustyni, że potrzebują wody, a woda jest tylko właśnie tam, gdzie ta jest oaza, oni tam nie pójdą, bo oni szukają swojego życia tam, gdzie go naprawdę nie znajdą. Wiadomo, że to skończy się później ich śmiercią. Kolejny obrazek, który też tak bardzo symbolicznie pokazuje sposób funkcjonowania wielu, myślę jednak, młodych ludzi, takie życie na krawędzi. Jak przypatrzymy się różnego rodzaju relacjom, które młodzi ludzie umieszczają w internecie, to bardzo często to są właśnie takie relacje z pogranicza, że oni chcą czymś zaszokować innych. To, że właśnie ktoś pobije jakiś rekord w czymś, co jest skrajnie niebezpieczne, że wdrapują się na jakieś wieżowce. Ktoś tam jedzie z jakąś olbrzymią prędkością, bardzo niebezpiecznie, filmuje to, żeby to później wrzucić do sieci. To jest takie życie na krawędzi. Jesteś w obiekcie zainteresowania, dopóki żyjesz na krawędzi. Dlatego oni chcą to robić. Jesteś dopóki zauważany, dopóki żyjesz na krawędzi. Jak zaczynasz funkcjonować w miarę normalnie, to się już nikt tobą nie interesuje. Już jesteś offline, prawda? Tylko, że no niestety z tej krawędzi można bardzo łatwo spaść, stracić swoje życie. Pytanie, po co nam ta uwaga z zewnątrz? Czy nie wystarczy nam właśnie uwaga bliskich osób, które pokażą nam sens życia jakby w tym wyłączeniu od powszechnej uwagi, że to nie stanowi o mojej wartości, ile osób mnie będzie obserwowało, wciśnie like, czy właśnie jakiś inny rodzaj poparcia tego, co będę chciał robić w swoim życiu. Prawdziwe szczęście jest tam, gdzie jesteśmy offline. Aha, no i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że nie da się być równocześnie online z ludźmi i online z Panem Bogiem, że trzeba wybrać. Dzisiaj trzeba wybrać, po której chcesz być stronie. Żeby być online dla Pana Boga, musisz być offline dla cyfrowego świata, dla tych mas ludzi, którzy ciągle czekają na jakąś sensację z Twojego życia. Trzeba po prostu się wyłączyć. A tu jeszcze taki obrazeczek, może już z gatunku takiego humoru czarnego, wisielczego, że ludzie są dzisiaj w stanie uczynić ze wszystkiego show, nawet poniekąd ze swojej śmierci, prawda? A ta mina tego kata pokazuje nam bardzo wyraźnie, jak on to traktuje. Po prostu śmieje się z naszej głupoty i to też poniekąd pokazuje jakby nastawienie szatana do ludzi, którzy robią sobie z tego żarty, ze swojego życia robią sobie żart, z umierania, z takiego balansowania na krawędzi, a diabeł z bardzo ponurą miną po prostu pociągnie tylko we właściwym momencie za sznurek i koniec, życie się kończy. I pozostaje taka jakaś wielka tragedia i dla tych, którzy zostali na ziemi, i dla tego człowieka po śmierci, jeżeli to się skończy wiecznym potępieniem. Po prostu tam już poczucia humoru, żartów nie ma. I jeszcze jedna taka rzecz, o której warto powiedzieć w kontekście mediów społecznościowych, mianowicie jednym z bardzo ważnych warunków zbawienia jest starać się czynić akty miłosierdzia wobec potrzebujących, tylko że dzisiaj większość aktów miłosierdzia, z jakimi młodzi ludzie mają do czynienia, to są te, które znają z mediów. One są często niestety robione na pokaz, żeby się pochwalić, żeby pokazać, jaki to jestem cool, bo dałem na jakąś sprawę 1000, 1000 czy tak dalej.
dobry uczynek na pokaz to jest ogromna pułapka. On jest bezwartościowy przed Panem Bogiem. My mamy, tak jak mówi Pismo Święte, żeby lewa ręka nie wiedziała, co czyni prawa. Czynić w ukryciu. Ale czy to jest atrakcyjne w tym świecie, w którym wszystko robi się na pokaz? Jeśli dziecko widzi, że rodzic potrafi czynić dobro w ukryciu i nie żąda za to nie wiadomo jakichś tam pochwał i takiej postawy uczy swoich bliskich, to jest wszystko w porządku. Ale ile dzieci ma takie właśnie możliwości, żeby widzieć to u swoich bliskich. Tak więc już tak na zakończenie, żeby rozwijać relacje z Panem Bogiem, bez wątpienia potrzeba dzisiaj i zdrowej głowy, czyli wolnej głowy od tego, co ją zatruwa. Trzeba włączać myślenie, bo prawdą jest to, co kiedyś powiedział zły duch na jakimś egzorcyzmie, że on łapie dzisiaj ludzi na bezmyślność, że się nie zastanawiają, że rodzice kupią dziecku coś, ale się nie zastanawiają, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to zaszkodzi, czy nie zaszkodzi. Trzeba zdrowego rozumu, zdrowego serca, by ono potrafiło w sposób zdrowy kochać i Boga, i drugiego człowieka. I trzeba zrobić wszystko, żeby to serce od samego początku było zdrowe. Trzeba zdrowej duszy, czyli duszy, która będzie w stanie nawiązać relacje z Bogiem. Przede wszystkim zdrowa dusza to też jest taka, o którą się dba, jest pielęgnowana codzienną modlitwą, sakramentami, spotkaniem z Panem Bogiem od najmłodszych lat. Potrzeba zdrowej rodziny, o tym mówiłem. Jeśli rodzina niestety jest na krawędzi, albo jej praktycznie nie ma, to tam wiele rzeczy niestety pociągnie za sobą w dół. No i też potrzeba czasu. Żeby rozwijać relacje z Bogiem, potrzeba dzisiaj czasu i trzeba się wyhamować, bardzo mocno zwolnić, odciąć od tego, co jest powodem do naszych ucieczek właśnie w ten nierzeczywisty świat i tak dalej. I tak na koniec, bardzo konkretna rada, mianowicie w dziennikach Alicji Lęczewskiej, takiej współczesnej mistyczki, Pan Jezus do niej powiedział: cokolwiek złego widzisz czy odczuwasz, zanurzaj w mojej krwi i w moich ranach, by obmywać i uwalniać dusze dręczone i uwikłane przez podstępne działanie diabła. Czyli jeżeli widzimy jakieś zło, które dotyka nas samych, naszych bliskich, dzieci, urządzenia, z których korzystają, przestrzenie, w których się znajdują, Pan Jezus mówi: to wszystko zanurzaj w mojej krwi i w moich ranach, aby obmywać i uwalniać dusze dręczone i uwikłane przez podstępne działanie diabła. Jedną z takich modlitw zanurzania w krew Pana Jezusa to jest koronka do Bożego Miłosierdzia. Naprawdę warto się modlić o uwolnienie właśnie od tego, za czym stoi zły duch, właśnie tą modlitwą koronki do Bożego Miłosierdzia. Nawet swoimi słowami: Panie Jezu, zanurzam w ranach Twoich, w Twojej krwi moje dziecko, moich bliskich. Zanurzam jego komórkę, jego komputer i tak dalej, jego funkcjonowanie w tym świecie, to, co mnie niepokoi, jego relacje. Uzdrów to, oczyść to, odetnij to, co jest skażone obecnością złego ducha. I taką modlitwę naprawdę warto codziennie powtarzać z taką wielką wiarą, że ta modlitwa ma moc, bo o tym mówił sam Pan Jezus. On sam dał taką radę tym rodzicom, którzy dzisiaj są tak bezbronni i nieraz się pytają, co ja mam właściwie zrobić, jeżeli widzę, że to moje dziecko gdzieś tak ucieka w te bardzo niebezpieczne przestrzenie, a przede wszystkim ucieka od samego Pana Boga.